jak to wygląda. Bo powiem wam szczerze, że kurde, coś mi tnie i to grubo. Znowu coś. Teraz jest ok w miarę. Oj, masakra, powiem wam, że kurde, z tymi wszystkimi rzeczami, takimi tym do nagrywania, to jest taka loteria, że nie wiadomo, co tu zrobić z tym. Tak, no ale wiecie, mam tutaj kamerkę. Mam kamerkę dobrą i byście naprawdę fajne filmy by z tego wychodziły. Dokupiłem nawet do tego coś takiego, nie wiem czy kojarzy ktoś coś. Kamlinka Elgato. To jest takie typowe narzędzie jakby do streamu i do przesyłania obrazu z kamery. Tak? No to wiecie, to kurde. No. Ale już niedługo będzie wjeżdżał nowy komputer. Jakąś i7 teraz kupuję. Więc mam nadzieję, że wtedy dopiero będą konkretne streamy. Streamy pal licho, ale no, na dwie kamerki będziemy jechać, wtedy jakieś inne ujęcia, będzie może trochę ciekawiej, nie? Słuchajcie, siemanko. Siemaneczko, siema, siema. Tutaj jeden kolega pytał o... Wiesz co? To jest czołg B1. To jest B1, francuski czołg, ciężki chyba, z tego co dobrze wiem. No taki, że tak powiem, taki dość brzydki. No, słuchajcie, wygląda to tak. No jak kto lubi, tak? Niektórzy lubią takiego typu czołgi, że tak powiem. O. No. Słuchajcie. Jaki brzydki bieg. Wiesz co? Bardzo, bardzo dużo się nadrapałem. A co więcej, słuchajcie. Wiecie, że to jest model jednego z widzów. Będę bardzo się cieszył, jeżeli widz, którego to jest właśnie czołg, jest teraz z nami. I fajnie by było, gdyby mógł przesłać mi na... O, siemanko. To słuchaj, Michał, tak? Czekaj. Michał, bo ty jesteś z tego, z Sieradza, tak? Dobrze mówię? Tak, słuchaj Michał, zobacz, jak ładnie zeszła farba. Widzisz wszystkie nity, wszystciutko jest. Więc tak, podstawowe zabiegi, jakie wykonałem przy tym modelu, no to wykąpałem go w takim środku jak Klinux. Prawda? Wiecie, kojarzycie, to jest zmywacz do Sidoluxu. To jest zmywacz do Sidoluxu. Słuchajcie, zaraz wam pokażę fajną jeszcze rzecz. Więc tak, poszedł na całość zmywacz do Sidoluxu, model się kąpał, myślę, że około dzień w tym Sidoluxie po samą wieżyczkę. Co więcej, dodałem tutaj kilka detali, bo Michał, nie dokleiłeś kilku rzeczy, ale to taka drobnostka, nie, że tak powiem. Takim oto produktem, to jest taki skrobak, nie? Przeważnie używany jest do samolotów, do powiększania, poszerzania linii podziału na przykład, tak? Ja używam tego do podkreślenia linii też podziału blach. No i tak naprawdę każdą linię, która tutaj jest,
każdą linię tutaj, która jest podziału blach, nie? I tak dalej, łączeń. Siemanko, siema Rafciu, siema, siema. I każdą linię pojechałem sobie skrobakiem, żeby po prostu były głębsze, nie? Wiadomo, troszeczkę wtedy nabiera większej definicji. No i przygotowujemy sobie wtedy model pod, no pod wash, nie? Ten wash wtedy fajnie wpłynie, jak te linie są troszeczkę głębsze. Więc bardzo fajnie, polecam. Nie dość, że możemy w tą stronę ciągnąć, pogłębiać sobie linię, to w drugą stronę mamy tutaj taki ząbek i możemy zbierać na przykład jakieś tam nadlewki, czy na przykład nity, jeżeli chcemy wykonać je ponownie, to możemy fajnie zbierać. Niekoniecznie musimy używać do tego skalpela, nie? Wiesz co? Tak naprawdę zależy, jeżeli robisz pin wash, czy normalny wash, nie? Kwestia taka, wiesz, nie ma tutaj takiego jakby spisu treści, gdzie ktoś by ci powiedział, robisz to i to i to po kolei. To wszystko zależy, jakie rzeczy chcesz wykonać i w jakim celu, jak ma to wyglądać i tak dalej, nie? Bo takiego jakby złotego środka, który ci powie, wiesz, tak jak spis treści, jak w menu w restauracji, no nie ma czegoś takiego, że jest podpunkt 1, 2, 3, 4, nie? Bo jeżeli podpunkt 1 zrobimy, przypuśćmy, chcemy zrobić czołg bez odrapań, no to podpunkty 2 i 3 już możemy na przykład sobie tam darować, nie? Czy coś w tym stylu, więc to wszystko to ciężko powiedzieć, nie? No. Słuchajcie, jak widzicie, model dostał taki lekki pre-shading. Taki lekki, bo nie chcę go zbytnio męczyć. Pre-shading zrobiłem kolorem Dark Sand. I do Dark Sand dodawałem zwykłe białe, nie? Rafcio, wiesz co, nadaje z Logitecha, wiesz, bo... No jeszcze z tą kamerką jakoś to nie współgra i powiem ci, że myślę, że i tak jest lepiej, ale myślę, że tutaj jest wina kompa, nie? Za słaby komp, ale już w poniedziałek jadę i siódemka będzie wjeżdżać na tygodniu, myślę. To jest B1, a francuski czołg. No. Dokładnie. Słuchajcie, teraz tak. Zamiar wykonania czołgu jest w barwie tej. Czyli zrobimy sobie tak. Tak, Olaf, ja też cię jak najbardziej rozumiem. Mam to samo. Wiesz co, tamikami mogę czasem sobie tam pomalować. Są świetne, to wiadomo, bo no są to farby, które tak szybko nie zasychają. Są bardzo wygodne i można naprawdę dużo z nimi zdziałać. Natomiast z Amomigiem nie ma jakichś większych problemów. Rafał, który jest tutaj dzisiaj też z nami, powie ci to samo, że no po prostu trzeba ich używać z głową. Niskie ciśnienie, musisz ustawić je tak na tyle, żeby farba mocą jakby powietrza, które wychodzi z dyszy, nie osuszała zbytnio igły, nie? I wszystko da radę zrobić. Wiadomo, że no, nie są to farby, które, wiesz, tak jak tamika, możesz i odstawić i sobie malować i znowu odstawić i malować. No są to jednak farby, które będą szybko zasychać, ale jak ogarniesz sobie ciśnienie i tak dalej, to będzie w porządku, nie? Ja na przykład tu już ciśnienie też sobie ogarnąłem i normalnych, że tak powiem, na zasadzie chmurki też mogłem sobie już rozjaśniać płyty, więc bardzo, bardzo dziękuję na przykład Rafałowi. Zobaczcie sobie jego też kanał, Rafał Pieczonek jest z nami, więc też fajne rzeczy robi i on mi doradził odnośnie ciśnienia, troszeczkę informacji odnośnie Amomiga i naprawdę działa, nie? Normalne, no i oczywiście dedykowane rozcieńczalniki do Amomigów. No wiadomo, nie woda, bo woda tam, wiecie, ma kamień i tak dalej, troszeczkę inne cząsteczki i tak dalej. W dedykowanych rozcieńczalnikach są na przykład retardery, jakieś różne domieszki, które no, pomagają temu, żeby farba lepiej schodziła poprzez dysze i igłę, nie? No. Tak, no camika, wiadomo, no cudo, nie?
Dokładnie tak. W tamikach będzie w środku ten. Ale nie, tamiki są chyba. Nie wiem, czy gafę nie walnę, ale czy one są japońskie? Nie, czy Chin? Nie, Japan, nie? No. To Japonia, to nie, to chyba. No, wirus jest w Chinach, chyba, nie? Tak mi się zdaje. Tak, niech maski sobie kupią wszyscy domownicy. No tak, no Paktra też, ale wiadomo, no wiem, że te dedykowane rozcieńczalniki, bo tam z niejednym na przykład tam rozmawiałem gościem tam na przykład no, z tych stron, z producentów, nie? I faktycznie w tych rozcieńczalnikach ich dedykowanych są jakieś domieszki retardera, więc nawet na samym pędzlu, jak maluję pędzelkiem i używam sobie dedykowanych rozcieńczalników, jest naprawdę różnica w kładzeniu się farby i tak dalej. Wodę używam raczej do czyszczenia, nie? Wiesz co? Zestawy do modulacji? No jak najbardziej tak. Kupuj sobie, po co? Słuchaj, to są już. Jest już taki rok, takie mamy czasy, że. Trzeba być wygodnym, a nie robić sobie pod górkę. Po co będziesz dwiema farbami sobie mieszał całe palety, jak możesz kupić 20 zł więcej, czy tam 10 i masz cały zestaw, nie? No. No, japońskie są, dokładnie, nie? Dobra, słuchajcie. Powiedzcie mi teraz tak, bo zastanawiam się szczerze. Żółty już mamy, prawda, nie? Zastanawiam się teraz, czy najpierw kłaść zielone łaty, czy po prostu, czy te brązowe. Widzę, że brązowych jest tutaj mniej, nie? Więc chyba też tak myślę, że zielone, nie? No, myślę, że najpierw nałożę. No, dokładnie, ja myślę, że tak, nałożę pierw sobie, no, tą plastelinkę, że tak powiem. To mam migatą Masking Putty. Nałożę sobie najpierw na żółty i zrobię odcięcie już na zielonych. No i tutaj nałożę następną, nie? Tylko zastanawiam się teraz tak, czy. No, też tak myślę, nie? Zaczynam od zielonego. Dobra, to słuchajcie. Zastanawiam się, czy użyć zwykłego tego patafiksu. On jest troszkę lepiący, ale słuchajcie, mam też taki produkt. Nie wiem, czy wy kojarzycie, czy znacie. Masking Putty. To jest ta masa od Amomiga. Bardzo fajne jest oczywiście. Dobra, wielokrotnego jest. Wiesz co? No to powiem ci, Jacek, że jak nie korzystałeś z tego, to plastelinka to się nawet nie umywa, nie? Jest naprawdę świetna, bo znaczy ja już korzystałem z tego chłopaki, bo użytkowałem już na niejednym pojeździe i różnica jest na przykład taka, że to się nie klei kompletnie, nie? No, tak, no wiesz, no to jest ta sprytna jakby plastelinka też, nie? No, ale to jest świetne, nie? Ogólnie to jest w dotyku jest jak silikon, zobaczcie, to jest taka guma, nie? Wiesz co, jest dość droga, ale jest naprawdę fajna. Słuchajcie, różnica na przykład naprawdę jest bardzo dobra. Zobacz, jak mocno chcesz rozciągnąć, to ona nie puszcza, ale jak delikatnie rozciągasz, to ona się zaczyna spływać. I bardzo fajnie, bardzo łatwo się kładzie na przykład na model, nie? No, ja też tak myślę, że to jest to samo, natomiast. Wiesz co, nie używałem tej plastelinki tamtej jeszcze. Kupiłem sobie to i jest okej, okay, nie? No, Patafix tak, ja też mam Patafix, nie? A tylko, że wiesz co, Patafix jest taki, że troszeczkę sklejący i troszeczkę czasem go zostaje, nie? Więc, akurat mam to i to. Słuchajcie, skorzystamy z tego Amomiga, zobaczymy, co z tego będzie, co? Będziemy sobie robić na podwzór. Wieżę na razie zdejmę, albo czekajcie, zostawię na razie wieżę, żebyśmy mieli wzór, jak to będzie szło na cały pojazd, nie?
a później będziemy myśleć. No, dobra. Kawałeczek sobie już urwiemy. I rzeźbimy. O, zobaczcie w ogóle taki patent. R1 to jest, francuski czołg. Widzicie podstawkę? To jest puszka od podtynkowa do elektryki. Tak, no naprawdę, za droga jest faktycznie, ale, ale wiesz co, nie korzystałem właśnie z tego co tam mówicie, z tej sprytny plasteliny, bo może jest faktycznie to samo, wiecie, bo Amomik też sprzedaje kuleczki do łożysk i sprzedaje tam po 20-30 zł, gdzie idziecie za 5 zł kupicie całą torbę takich kuleczek w rowerowym sklepie, nie? Czy tam słoiczki, czy inne, nie? No, zobaczę sobie tą sprytną. Znaczy, wiesz, mam już to, nie? Ale z chęcią bym zobaczył, czy ona jest właśnie taka sama, nie? Zobaczcie, ten uchwyt, co sobie zrobiłem. On jest na magnes, nie? I słuchajcie... I model nie odpada, nie? No, bardzo fajna sprawa, nie? Jak nie macie tego takiego magicznego, kurczę, uchwytu, takiego typowo modelarskiego, to kawałek śruby metalowej z jakąś tam podkładką, a w środku wrzucacie do pojazdu, do środka magnesy. I słuchajcie, działa, nie? Wszystko. Zobaczcie, magnes normalny, wrzucasz do środka, stawiasz na tym model, magnes do środka leci i macie fajną podstawkę, którą możecie sobie złapać i wszystko tam robić, nie? No, dobra, zdejmiemy go sobie. Ciach. I jedziemy z masą. Idziemy z masą, dobra. Zaczniemy sobie od tego tyłu, tak? Zielone mamy pomalować, czyli żółte miejsca będziemy sobie teraz pokrywać tą pastą, nie? Przez ten czas, jak będę oklejał, to możecie coś tam fajnego, no, podrzucić jakiś dobry temat. Okay. Czy masz jakiś patent na... Wiesz co, Nikodem, no najlepiej składać je osobno, nie? O, no ja na pewno będę rafciu, no kurde, ja już sobie dodałem nawet do ten... no, do powiadomienia. Możecie wpaść, chłopaki, Rafcio jutro też będzie kończył troszeczkę mniejszą skalę niż ja robi, ale też fajne rzeczy, możecie się dużo dowiedzieć. Zobaczcie sobie później kanał u niego. Też fajne rzeczy robi, troszeczkę dłużej się zna niż ja, ale no. Wiesz co? Nie, nie. No ta masa jest taka, że możesz ją malować i później zdejmuje z modelu, ugniata znowu i nie dość, że jest nadal czarna, bez tego pigmentu. Ale wiesz, ale no, no nie, no może jej użytkować chyba do bowlu, nie? Ile tam będzie potrzeba, nie? Nikodem, Nikodem, wiesz co? No mówię ci, chodzi tu o to, że jeżeli chcesz zrobić takie ruchome rzeczy, no to tylko i wyłącznie musisz je zdejmować przed klejeniem. Musisz tak to jakoś przemyśleć, żeby to tak wyglądało, nie? Wiesz co, Olaf, jeżeli chcesz takie drzewka, to musisz zakupić sobie taką roślinkę, która się nazywa asparagus pierzasty. Patrz, to jest coś takiego. To jest normalna roślinka, asparagus pierzasty. Wrzucasz ją później, jak utniesz sobie gałązki, wrzucasz do formaliny albo gliceryn, przepraszam. No i tyle, no. I odczekuję za jakiś tam chyba z tydzień i możesz je malować i przyklejać, nie?
No, więc tak jak mówię, zrób tak jak ja, nie? Tak jak ci mówię. A, no widzisz, nie, no to wiesz. Są rzeczy ważne i ważniejsze, to normalne, nie? To jest tylko nasze hobby, nie? To jest, wiesz, zapchanie czasu i wiesz. Dla niektórych wyciszenie się i tak dalej. Odskocznia od jakiejś tam roboty. Nie? Nie, słuchajcie, wiesz co, nie podoba mi się ten kawałek, który mi wyszedł. Postaram się to nałożyć za jednym razem, bo trochę mnie to zdenerwowało. Zrobimy takiego dłuższego gluta. Dobra, przecież nie musi być tak samo, nie? Wiecie też o tym, że im bardziej dociśniecie taką masę do powierzchni, im cieniej ją nałożycie, czyli bardziej płasko, to też inaczej kamuflaż będzie wyglądał, nie? Bo tutaj mamy kamuflaż ostry, jak to się mówi, nie? Czyli każdy jakby z łat no, ma ostry kolor, nie? Więc. Możesz podesłać, pewnie. A chodzi ci o te drewienka, tak? Czekaj. No ostatnio pokazywałeś, jak możesz drewno. Nie no, bardzo fajnie, Nikodem, bardzo dobrze, że kupiłeś ten Game Ink, bo to jest bardzo, to jest świetny kolor, tak? Jest bardzo dużo rzeczy robię tym kolorem, nie? To jest bardzo fajna sprawa. Wiesz co, Creo, nie kupuj jakichś tam tych firmowych, tych. Znaczy, wiesz co? Ja używam acetonu, ale używam tego kosmetycznego. Nie jest taki bardzo agresywny jak normalny aceton. Czyli nie wytrze ci tam. Znaczy, uszczelek nie rozpuści, bo chyba w Proconie wiem, że chyba nie ma uszczelek. Z tego co kojarzę, tylko jest na igle przy spuście. Ale nie, on wtedy nic nie zrobi kompletnie z powłoką i tak dalej, bo to nie jest czysty aceton. Ale na przykład możesz kupić właśnie coś takiego, nie? IPA. Alkohol izopropylenowy jest świetny do czyszczenia, nie? 8 litrów chyba, przepraszam, litr chyba kosztuje 8 zł, czy jakoś tak. Super sprawa, nie? Tak, czyści najlepiej IPA, dokładnie, nie? Tak, spokojnie. IPA bez problemu ci rozpuści. IPA ma może troszeczkę większe problemy z podkładami, nie? Wiesz co, tak, no Plasmo coś tam robił, tam i tak dalej, te choinki, ale wiesz co, nie wiem, czy on miał sadzarkę. Ja na przykład sadzarki robię sam i naprawdę bardzo fajne wychodzą.
choinki z tego, nie? No, widzisz, jak masz tego na litry, to ogłoś się na ten, na grupie i będziesz sprzedawał i będziesz bogaty. Wiesz co, tak, warto coś takiego mieć. Ja na przykład mam jeden taki spryskiwacz jakby do broni, to się balistol nazywa i czasem tam psiknę sobie w części ruchome aerografu, czyli tam spust i tak dalej, ten cały dozownik powietrza, ale także na przykład przecieram sobie igłę smarem teflonowym, nie, takim. Ale wiesz, tak żeby później to w farbę nie weszło, czyli wiesz, lekko przecieram i sobie zostawiam po na przykład czyszczeniu całego aerografu, nie. Oj, wiesz co, od drzewka, kurczę, ciężko powiedzieć, to musiałbym osobny filmik na to zrobić, nie? Tak, robiłem sam sadzarkę, ale wiesz co, robiłem na filmiku, robiłem z paletki. I jak na takie podstawowe, że tak powiem, potrzeby i sadzenie, nie wiem, 2-milimetrowej trawki, to można powiedzieć, że ona wystarczy. Natomiast robiłem jakiś czas temu jeszcze i sprzedawałem normalne sadzarki, takie o dużej mocy, nie? Z generatorem wysokiego napięcia. I to już była faktycznie sadzarka, no, z takiej, że tak powiem, dobrej półki, nie? No. A, no widzisz, no, trzeba. Tak, to jest ta mika, no. I powiem wam, że o dziwo, nawet nie wiedziałem, no wiecie, nie wszystkie modele sklejałem na świecie, ale zobaczcie, ta mika ma plastiki, ale ma ruchome. No mega sprawa, jak to zobaczyłem, to aż się zdziwiłem, nie? Tak, ta mija. Tak, no nie we wszystkich modelach tych, ale zobaczyłem, że tu jest faktycznie, ja się naprawdę zdziwiłem. No też bym się nie spodziewał, pierwszy raz takie coś widzę w ta mija. No, tak, no. Wiesz co? Nie wiem, ile kosztował, bo to jest jednego z widzów, który jest tutaj na streamie jeszcze nawet. Więc nawet nie wiem, ile on kosztował. Jak jesteś... Chyba Marcin, tak? Nie, Marcin, Michał. Michał. To ci Michał zaraz powie. A jak Michał znajdzie zdjęcia tego modelu przed dostarczeniem do mnie, to też by było fajnie, jakby go pokazał. Wiesz co, no na pewno powinieneś zaopatrzyć się w tą, w zaginarkę, nie? Patrz, takie cosik. Nie?
Zaginarka to podstawa raczej. Moim zdaniem, jak masz dużo blaszek, to jest świetna sprawa, bo ułatwia ci to pracę, możesz wszystko ładnie, elegancko, równiutko, co jest najważniejsze, równiutko wyginać, nie? Więc bardzo fajnie. No a jak nie to przydałaby się chociaż taka szpinceta z płaską końcówką, nie? Żebyś mógł jakieś kanciaste rzeczy sobie wyginać. No tak, Olaf, jest bardzo dużo takich metod, ale powiem ci, że no, sadzarki to nic nie przebije, bo możesz na przykład warstwę na warstwę siać i wtedy to wygląda naprawdę super, nie? A, oklejenie, wiesz co? Bardzo fajna metoda jest zakupienia sobie kleju CA, ale kup sobie czarny klej CA, nie? To jest pierwsza sprawa i kup sobie coś takiego jak debonder, to się nazywa, to jest rozklejacz do cyjanokrylu. Więc gdybyś na przykład popełnił jakiś błąd i tak dalej, to zawsze w tym możesz sobie ściągnąć nadmiar tego cyjanokrylu, on nic więcej nie rozpuszcza, tylko aktywuje cyjanokryl, nie? Więc bardzo fajna sprawa. Ja do tego stopnia, że nawet blaszki lutowałem, nie? Tak, postaram się coś tam zapisać, nie? Chociaż, wiecie, wolałbym nawet, kurczę, więcej robić tych, więcej filmów, ale no to tak jak mówię, no czekam teraz dopiero na kompa i wtedy będzie konkret, bo będziemy jechać na dwie kamerki, będą fajne dwa ujęcia, a nie jedno i takie średnie, nie? Będę mógł jakieś dobre zbliżenia robić w dobrej jakości i z ostrością, ale co zrobić? Wszystkiego się nie da mieć, nie? Jaki ulubiony mój czołg? Wiecie co? Uwielbiam wszelkiej maści działa samobieżne, nie? Przepraszam, działa samobieżne. Niszczyciele czołgów. Czy to sztugi? No myślę, że tak. Hetzer. Taka może trójkę bym wymienił. Hetzer to jest pierwszy. Sztug. Jak Panther, nie? Jak, przepraszam, jak Panther. Jak Tiger, nie? A zobaczymy, ale chodzi ci o wasze prace? Kiedy mam urodziny? 13 sierpnia. Na szczęście nie w piątek 13. Wiesz co? No następny przegląd będzie w momencie, jak mi się troszeczkę materiału już uzbiera, nie? Bo na razie mam dwie osoby mi coś wysłały, to... O, no ja sztuga, powiem ci, wiesz co, szczerze, kurde, mam modeli bardzo dużo, ale sztuga jeszcze nie mam, nie? No ja też Tigera lubię, wiesz, jakbym miał wymieniać, to jest dość dużo pojazdów. Nie wiem czemu, ale bardziej mi przypadły do gustu, no, niemieckie pojazdy. Więc jakoś tak, kurde. Jakoś tak to wyszło. Dałoby radę. Nie wiem, czy widzieliście, ale jeden model, ten co mam na ręce, na dłoni, taki w skali 1 144, to on był tylko tak naprawdę
podkład dany z areografu. No to wiadomo, podkład też możemy sobie z puszki na przykład pyknąć. A później było rozjaśnianie tylko olejami, więc da radę, jak najbardziej. Olejami. No, chyba w wcześniejszym streamie też pokazywałem, jak oleje wcierałem też w pojazd i go sobie rozjaśniałem, tak? Dokładnie, no, 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 tak. Wiadomo, no, aerograf, no, zawsze będzie na plus i nikt tego nie powie, że lepiej jest malować pędzlem, nie? No wiesz co, ja tak Shermany też jakoś, no nie przepadam za, ogólnie za radzieckimi, nie przepadam, za sowieckimi, nie przepadam tam, za jakimiś tam amerykańskimi i tak dalej. Nie, jakoś mi kurczę nie przypadły. No niemiecka technika mnie bardzo tak, no, skupia moją uwagę, nie? Wiesz co, zmieniłem nazwę kanału dlatego, że chciałbym, żeby rozpoznawalny był bardziej ze mną, nie? Z moją osobą. No, więc dlatego zmieniłem, nie? Tak, no wiadomo, pędzel, tak, no pędzel jest nieodzownym elementem ogólnie malowania, więc no i tak jest potrzebny. Czy nawet byśmy mieli nie wiadomo jaki najlepszy aerograf, to i tak pędzel jest niezbędny, bo niektórych rzeczy nie wykonamy bez pędzla. O, słuchajcie, tą kartkę muszę zabrać. Będzie się zaraz wszystko kleić tutaj. No jakoś to już zaczyna chyba wychodzić, nie? Wiesz co, zaporę przeciwpancerną? Myślę, że ze styroduru, z tych takich płytek, nie? Takich plastiku i wycinać sobie to i robić, nie? Albo po prostu, zależy jaką, bo są te betonowe zapory, ale są też te zapory, te jeże takie, nie? Nie, wiesz co, nie będę się tak bardzo skupiał już tak, jak ma być to tutaj, nie? Po prostu tak trzymam sobie to jako zdjęcie referencyjne, żeby zobaczyć mniej więcej, jakie to jest ułożenie, ale nie, jakbym miał robić to samo, to wiecie, chyba by mi się nie chciało. Jakbym miał identycznie robić tak, jak jest na tej. No, jak chcesz te jeże robić, no to jeża to najlepiej robić z tego. No, jak to się nazywa? No, z tego styroduru, nie? Z tych takich płytek, nie? Takich, tych A4 jak strona wyglądają. Zaoglądał ktoś już z was ten film, ten o I wojnie światowej, ten najnowszy?
wchodzę za darmo, ale... A no tak, bo jest tam jakieś ograniczenie wiekowe jest, tak? No ja też będę szedł, no. O, ty, nie wiem, co to jest. A co to jest za film? Dunkierkę, tak, oglądałem. Dobra, powiedzmy. Nie, Davix, wiesz co? Cały czas nakładam tą masę cholerną, nie? Ale będzie zapisany, więc spokojnie. Już końcówkę. Dobra, tak będzie wieża mniej więcej. Tak będzie wyglądać. Tu może jeszcze coś dołożymy. No, szeregowiec Ryan, wiadomo, to już klasyka, nie? Tak jak kompania braci i tak dalej, nie? Są jakieś osoby, które kompanii braci nie oglądały? No, szeregowca to już wiadomo, no głupie pytanie bym zadał, ale kompania braci, moim zdaniem, mega film. No wiadomo, no. Ale wiesz, no, pouczyć się czegoś trzeba, nie? Tak, T-34, no fajnie. Wiesz co, powiem ci, że taki bardzo, bardzo taka reklama i taki bardzo, jakby to powiedzieć, taki film... troszeczkę promujący armię tam radziecką i w ogóle tam troszeczkę taki. Ale fajnie, fajnie zrobiony, ciekawie. Tam kurczę, więcej efektów specjalnych niż walki. No to wiadomo, no można się troszkę pośmiać, ale i nawet fajnie, nie? Fajnie by było, jakby Polacy zaczęli wreszcie robić jakieś takie, wiecie, takie filmy, które są bardziej naładowane takimi jakimiś efektami, jakieś kurcze. Mamy bardzo zdolnych
informatyków, jakichś grafików i tak dalej, a kurde, czasem taką kichę walimy, że szkoda gadać. Rock Generation Kill też fajnie, no. Tak, no na pewno budżetu też, nie? Ale drugie, kurczę, wszyscy ci nasi polscy reżyserzy, no to idą, kurde, w takim jakimś stopniu, że podstawowy film polski to jest, kurde, Goła Baba, jakiś tam, kurczę, sensacja, dać komuś w mordę i to wszystko, nie? Szkoda, że ja na przykład bardzo lubię filmy horrory, nie? No, fajnie by było też zobaczyć jakiś fajny polski horror, nie? A jakoś to się nie przyjęło. Tak, dokładnie. No i tych przecinków od groma, nie? Tak jak na przykład ten, psy teraz, nie? Trójka. Wiadomo, ale na psy też sobie pójdę, bo to już, że tak powiem, to jest klasyka. To tak jakby, kurczę, nie obejrzeć Krzyżaków, czy coś w tym stylu, nie wiem. Tak, dokładnie, i tak. I z życia wzięte. Pod napięciem, to jest horror. Tak, dokładnie, przecież mamy te, wiecie, te, jakby ktoś mitologią się zajął, te wszystkie tam rusałki, jakieś kurcze tam i tam dalej, jakieś, mamy bardzo dużo takich rzeczy i moglibyśmy naprawdę fajne filmy robić, no. Tak, kiedyś właśnie też oglądałem jakiś taki film, chyba ta Historia bez cenzury. I oglądałem i tam też fajnie opowiadał o tych wszystkich naszych, że tak powiem, no może nie bogach, ale opowiadał właśnie o takich przesądach jakichś i tak dalej, o tych wszystkich sprawach. Bardzo fajnie gościu opowiada. Bardzo lubię ten kanał, czasem sobie obejrzeć. Tak, dokładnie, nie? Tak, ja wiem o co chodzi, wiem. Dokładnie też. Denerwujące jest strasznie to, bo wiecie. Teraz fajnie sobie to wszystko układamy, a później cholera wie, co może z tego wyjść. Ale myślę, że jak na teraz, no to może będzie coś ciekawego z tego. Musimy tylko jeszcze podoklejać jakieś elementy, nie? Nie zostawia w ogóle, wiesz co? Ona jest w dotyku jak silikon taki z okien, nie? Taka, no, nie klei się w ogóle, nie? A Patafix, no to klei się trochę i do powierzchni, i do łap. Później wiadomo, można go łatwo usunąć, bo po prostu dotykamy większą masę i on odchodzi, ale to jest naprawdę świetne, nie? No właśnie, no wiem Jacek, że tak jest. Bardzo dużo mamy fajnych historii o Polsce i tam wierzeń i tak dalej w tych przeróżne jakieś tam stworki, które mieliśmy. To wiem, że tak jest też.
Ale ta masa? Nie, myślę, że ona nic z nimi nie zrobi. Kompletnie. Jest naprawdę bardzo fajną tą masą, wiesz? Zobacz, jak nawet odklejam ją sobie, ona odchodzi bez problemu, bez jakich tamkolwiek, wiesz, problemów, nie? Jakikolwiek. Troszkę ciągnie się tak bardzo, nie? To jest może taka, może nie wada, ale takie trochę upierdliwe to jest, nie? Że ona się tak ciągnie strasznie. Ale tak, to bardzo fajne jest. Polecam ją. Jak chcecie sobie kupić, to kupcie ją. Troszeczkę kosztuje, bo to jest chyba teraz już kosztuje 7 dych, więc tak staniała. No ale swoje kosztuje, cholerka. Tak, bardzo fajnie się rozkłada, naprawdę. No, zachowuje się inaczej niż Patafix, nie? To widać od razu gołym okiem, nie? Dobra, słuchajcie, więc teraz tak. Tu będzie zielony, zielony. Tutaj myślę, że zrobię tak. Łatwiej będzie mi brązowym zamalować zielony, więc ten element blisko masy zrobię zielonym. Jak podeschnie, to zakleję go znowu, a tutaj zostawię i zrobimy brązowy, nie? Myślę, że chyba tak będzie najkorzystniej, bo nie wiem, innego wyjścia chyba nie będzie. Tak mi się zdaje. Tutaj może też zrobimy odcięcie takie, bo to będzie głupio. Nie, no od razu, wiesz co, od razu będziemy nakładać, jak tylko troszeczkę, wiesz co, myślę, że amo, zobaczymy, no ja tam raczej do tam rodzaju farb to się nie przywiązuje, że muszę tymi malować, czy tam innymi, nie? Jak będzie trzeba, to i wajecho rozcięcie. Ale zaraz zobaczymy, bo może zrobimy z gotowego koloru amominga i będzie z głowy, nie? No. Wiesz co? Kompresor był w naprawie, wiesz? Kompresor był w naprawie i faktycznie chłopaki oddali mi kompletnie nowy kompresor. A co więcej, pochwalili mnie za to, że kompresor był regularnie smarowany i był bardzo zadbany, więc powiedzieli, że bardzo fajnie, nie? Że się cieszą, że ktoś oddaje sprzęt, a jest zadbany i a nie jakiś tam, wiecie, zmęczony tak cholernie, że ktoś oddaje im kompresor, bo liczy na to, że mu wymienią, a sam popsuł, nie? Albo nie dbał. Więc no, mieli podstawę, nie mieli podstawy, żeby nie przyjąć gwarancji, bo kompresor był zadbany bardzo. No. Dobra, słuchajcie, już nie oklejam więcej. Jak coś, to najwyżej poprawimy później, bo to z kamuflażem jest tak zawsze. To jest taka loteria. Nie no, jak? Farbę olejną chcesz wycierać wodą? To nie da rady, nie? A, rozumiem. Chodzi ci o... jeżeli na przykład nałożysz lakier do odrapań, nałożysz później na przykład farbę typu Humbrol, a później chcesz aktywować ją wodą i zdzierać. Można też tak zrobić, jak najbardziej. Natomiast no troszeczkę dziwnie to odchodzi, nie? Trzeba już naprawdę mieć technikę i doświadczenie z tym, nie? A, czym wycierasz? Słuchaj. No nie, no wodą normalnie wtedy wycierasz. Ale ja nie lubię bawić się w taką metodę, bo to jest dość ciężkie, nie? Wolę wszystko robić na akrylach. No. Gdzie ten pędzelek jest?
Jezus. I ciach. Dobra. Słuchajcie, więcej już nie oklejam, bo to kurczę, później będzie cholera wie co to wyjdzie. Lepiej więcej. Zawsze tak mówię, lepiej więcej niż akrylę oczywiście wodą. Wtedy wodą, tak, akryl tylko i wyłącznie, nie? Jeżeli chcesz, robisz odpryski, nie? Jeżeli o tym mówisz. Dobra, słuchajcie, będzie to mniej więcej tak. Nie będę kładł tej wieży, bo się przyklei i to się zaraz ciągnie, więc będzie coś na takiej zasadzie, nie? Mniej więcej jest to zmeczowane, no powiedzmy. Tak. No i zaczynamy sobie może od nałożenia tutaj, czyli zielony, zielony według wzornika. Tutaj będzie zielony, tu będzie zaczynał się brąz, później go sobie połączymy. No i wiadomo, góra, zrobimy sobie żółty, żółty zostaje, wiadomo, tu będzie zielony z brązem. Tu zrobimy zielony, tu zrobimy brąz, zieleń, brąz i tam z zielenią będzie, nie? No. Dobra, no to jedziemy. Zawsze warto mieć coś takiego przy sobie, bo chociaż jakby całą metodę mamy w głowie, to zawsze warto sobie gdzieś to odłożyć i spoglądać czasem, tak? Bo wiadomo, można się pomylić i jest bez sensu. Słuchajcie, dzisiaj używamy czegoś takiego. Ta-da! To jest Infinity, najwyższy model CR+. No, już troszkę testów robiłem, więc fajnie działa. Wiesz co, jakie ciśnienie? Tak jak wcześniej na przykład doradził mi Rafał, który tutaj jest z nami też na grupie, no to ciśnienie ustawiasz 1 do 1,5 bara. Tak. Wiesz co, tu mam tak, 0, 1,5 dysze i 4. Tu akurat 4 nałożyłem. Ale jak coś, to mam jeszcze w razie czego do zabawy Procona, nie? To jest ten też najwyższy model Procona, ten z ciśnieniem. Bardzo fajny, służy mi. Nie mówię, że nie, że nie mówię, że służył, tylko mówię, że służy nadal, tak? Bo po prostu nadal testuję sobie jeszcze i sprawdzam Infinity, nie? Ale bardzo fajny, chłopaki, kurczę, to jest, no świetny produkt, to jest 400 zł, kolega jeden zakupił od nas właśnie z grupy, który tutaj jest też na live'ie, zakupił, idzie do niego, Procon, i zobaczycie, że to będzie kolejny zadowolony człowiek, świetny, ekstra aerograf, no mega, po prostu mega, ciśnienie możecie regulować sobie tutaj, nie, wiesz co, Hiszpan, powiem ci tak, jeżeli nie masz aerografu, to każdy aerograf będzie dla ciebie dobry. Natomiast jeżeli masz pieniążki i możesz sobie pozwolić na przykład na taki aerograf za 400 zł, no to warto, żebyś sobie odłożył i zamów sobie dobry aerograf, bo będziesz malował od razu dobrą rzeczą, a nie kurczę, wiesz... Bo te fine arty, no, będą słabe. No, szczerze powiem ci, że ja zaczynałem od pierwszego swojego aerografu i to był Adler. Adler i słuchaj, no, malował jak malował, no wiadomo, nie. Po czasie się zmęczył i tyle. Ale Procon jest super, jest nie do zajechania, jest strasznie mocny aerograf. Jest po prostu mocno. Dokładnie. Weź tam, kolega jeden właśnie zakupił, idzie mu ten aerograf, zamówił ze sklepu, który mu poleciłem, ja też tam kupowałem, to jest sklep Ami się nazywa, 400 zł i masz aerograf. Natomiast aerograf z tego, z Polski, no to byś zapłacił za niego około tam 700 zł, nie? Więc jest dość drogi. No, dobra, słuchajcie. Kolor ma być zielony. Kolor ma być zielony. On jest taki jaśniutki, nie wiem czy tam
OBS wam dobrze przekazuje ten kolor. Ja bym dobrał coś takiego w stylu bardziej takiego jakby troszeczkę radzieckiego koloru. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. To jest Russian Light Gray. Zobaczymy, na razie go sobie odstawimy. Myślę, że do rozjaśnień bardzo fajnie, jak będziemy rozjaśnienia robić na wieży, to możemy go sobie użyć. Zobaczymy teraz Olive Green. Troszeczkę może być za ciemny, już widzę. No, troszeczkę tak, troszeczkę jest przyciemny, więc nie. Teraz zobaczymy, co my tu jeszcze mamy. Gray, to jest szary. Olive. To nie. O, tu mamy coś. O, ciekawy kolor. Zaraz zobaczymy. Tylko wiesz co, Paweł, no niektóre rzeczy no, nie zrobisz pędzlem, nie? Nie ma co się oszukiwać, kurczę, no. Aerograf robi naprawdę robotę i raczej no nie uzyskasz niektórych rzeczy, nie? Choćbyś chciał bardzo. O, słuchajcie. Dobry chyba kolor, co? Reseda, kurde. Green, jakiś tam. Nie, dobry, zobaczcie. Kurde, moim zdaniem mega. Prawie to samo. Dobra, to jedziemy tym kolorem, a tym zrobimy sobie rozjaśnienia, nie? Chociaż, kurczę, nie jest zbytnio, nie jest zbytnio jasny, ale z pomocą nam przyjdzie ten kolor. I zobaczycie, chłopaki, jak fajnie rozcieńcza się żółtym. Bo to jest bardzo fajna sprawa. Tylko znajdę sobie jeszcze może żółty typowo od Amo. Jakiś taki, ale zaraz powinienem... O, mam. Nie, wiesz co, no to wszystko też zależy od aerografu, zależy też to od ciśnienia i tak dalej, nie? To jest strasznie, strasznie ciężko, wszystko trzeba ustawiać na oko, bo nigdy nie dojdziesz do tego, żeby było idealnie tak, jakbyś chciał, nie? Dobra. Moja magiczna podstawka. Ciach. Och. Magnesy kupiłem niedymowe, więc są bardzo mocne. No. Słuchajcie, wrzucamy do środka. Z tyłu, nie? Ciach. I na front jeden. Ciach. Świetna sprawa. Polecam wam zrobić sobie taki, kurczę, taką podstaweczkę, nie? Dobra. Jedziemy z tematem. Thinner, akurat do 2 echo. I nasz podstawowy kolor. Zielony. No, bardzo fajny. Powiem ci, że wiesz, metalowa blaszka pod spodem, wrzucasz do środka sobie kawałek metalu i z głowy. I wiesz co? Flow Improver, tak, bo tu to jest zmieszane, to jest thinner i Flow Improver, to wszystko jest w środku. To mam swoje już takie, wiesz, pozaznaczane. Tu mam na przykład od AK, nie? O, takie resztki, żeby tej całej butli nie wyjmować, bo to wala się później po biurku, takie całe butle, nie?
Wiesz co, opóźniacz? Ja opóźniacz daję tylko jak maluję na przykład pędzlem figury, nie? A tutaj opóźniacz masz już jakby w środku, nie? W tym całym rozcieńczalniku, nie? Tak, to jest puszka normalnie podtynkowa do kontaktu, śruba jakaś tam metalowa i do śruby ogromna nakrętka metalowa, wiesz, przykręcona, nie? O, tu masz wkręconą tą śrubę przez tą puszkę i masz dużą taką nakrętkę kwadratową, nie? No, i model kładę na tej nakrętce metalowej, do środka wrzucam neodymy, nie? Trzymają jak cholera, czasem jak mam mniejszy model, to aż ciężko, aż trzeszczy mi plastik, bo nie mogę tego odczepić. No. Dobra, słuchajcie, wymienimy sobie zbiorniczek na większy, bo troszeczkę tego zielonego nam zejdzie. Więc... ciach. No, bierz śmiało, kurczę. Ja też naprawdę, też od kogoś tam podłapałem ten pomysł. Nie pamiętam, kto to miał, ale no kurde, mega. Infinity kosztowała mnie 1200, 1300, jakoś tak. Za gotówkę. Ha. I nie z pieniędzy z YouTube'a. Dobra, jedziemy. Ja zawsze dodaję pierw rozcieńczalnik, żeby od razu farba nie wpadła tam na dół, nie? No, pewnie. Powiem ci szczerze, że jak testuję sobie go teraz, a miałem Procona, no to po prostu wydałem kasę, no. Mnie akurat stać, więc... mogę sobie pozwolić na to, nie? Normalnie bym nie kupował. Zawsze dodaję sobie do pojemnika troszeczkę żółtej. On fajnie troszeczkę zmienia. Wiesz co? Ultra bym nie kupował. Kupowałbym Procona wtedy. Bo Ultra będzie pewnie droższa od Procona, a będzie dużo gorsza. Ultra to jest taki, kurczę, z linii HSA, Chińczyk taki, nie? I może niedobry, ale Chińczyk taki. Normalny Chińczyk, tylko z tego. Z linii Harden & Steinbeck, nie? Dobra. Testing. Możemy troszeczkę ciśnienie podkręcić sobie. No i jedziemy. Jak powiedziałem, pierw zielony. Ciach. I tu mam być zielony. Pamiętajcie, że tak, kompresor z butlą, malowałem wcześniej na kompresorze bez butli, ale myślę, że lepiej ten z butlą. I zobaczcie, mam tu niskie ciśnienie, te 1,5 bara i farba nie zasycha, nie? Ciach. Tu miał być zielony teraz, według naszego wzornika, więc pojedziemy sobie do połowy zielonym. Bo tam będzie nam wchodził od tej strony już później brąz, nie?
Dobra. Góra też wiadomo, bo kolor ciągnie się do samej góry, więc tutaj też będzie zieleń. Wiesz co, to jest ten Adler 5000 i wiesz co, co miałem z nim? Po prostu warczał mi dość głośno i mnie to zaczęło już denerwować, bo na początku był bardzo cichy. Są to kompresory, które mają bardzo mało decybeli, więc no kurczę, trochę słabo, nie? Że tak mi działał. Dobra, słuchajcie, tu sobie połączymy później na górze ten brązowy, więc tu pojedziemy jeszcze zielenią. I myślę, że od połowy zrobimy tutaj brąz. O, nie? I później pójdzie tutaj brąz. I góra, zieleń. I zobaczcie, farba akrylowa od Amomiga, na którą wszyscy narzekają, że się zapycha, nie? Nic takiego nie widzę. A wy? Dobra, jedziemy dalej. Tutaj będzie już brąz szedł, tylko połączymy go sobie z zielonym. Sorry, żebym nie wychodził poza. No. I tu sobie połączymy też z brązem. Nie, tutaj zostawimy kawałek brązu albo. No zaraz zobaczymy. Może kawałeczek taki zostawimy sobie brązu. O. Przechwaliłem troszeczkę. No wiadomo co robimy, pędzelek i troszeczkę igłę przeczyszczamy sobie. No i możemy malować dalej.
Dobra, słuchajcie. Pokryjemy, bo już mnie zdenerwowała ta część. To jest element gumowy, więc już do końca nie będę go malował. Tutaj natomiast będzie też pół na pół z zielonym, więc od góry zrobimy sobie też zielony, bo więcej widzę, że tego zielonego jest, brązu jest mało. I ciach. O, sarki. Gdzie? Nie wiem, tutaj? Wiesz co? To jest wcześniej chyba klej, wiesz? To nie jest mój model. Dobra. Wiesz co, Wojciech? I sam nie wiem, sam nie wiem. Wiesz co, mam Procona i jakichś ogromnych różnic ja nie widzę, wiesz? Więc nie wiem co ci powiedzieć, co ci doradzić, nie? Nie, no spoko, wyluzuj. Będzie zapisane. No, Badger też, no fajny, nie? Wiadomo. No, więc nie wiem, czy jest sens zmieniać, wiesz? No, różnicy tutaj jakieś ogromne nie ma, no. Cudów i tak nie zrobisz, wiesz? Aerograf to jest aerograf, to... Jak on będzie malował, to jak będziesz naciskał, to będzie malował i tyle, nie? Dobra. Okej. Okay. Troszeczkę jeszcze. No i watę to wiesz, no to jest wiesz, jakby Porsche, nie? Modelarskie. Słuchajcie, muszę dopasować tą kurde wieżę, bo później będzie lipa. Jak to było? Jak to leciało? Dobra, tu zielony będzie góra i tył powiedzmy zielony, nie? Ale zrobimy sobie takie połączenie. Wiecie, też nie chcę przesadzić, nie?
Tu już damy brąz. Raz, tu też zieleń miała być. Bo on nie był bardziej zielony niż niż tego brązu będzie. Czekajcie, sprawdzę sobie jak to wygląda. Tu wychodzi, że powinien być troszeczkę jasny. Dobra. No, jakiś pozytyw tego jest. Dobra, słuchajcie, bo tu już wejdzie brąz według mnie, tylko jeszcze sprawdzę sobie, jak to się z tej strony układa. Niby jest zielony, tu idzie tak. Dobra, tutaj zrobimy takie ścięcie. Ok, dobra, to już zostawimy sobie. Tutaj wejdzie brąz. Z tyłu mamy tutaj żółty, tutaj wejdzie zielony. Tu jest zieleń, tu wejdzie na środek brąz. I chyba i tu będzie też brąz. Możemy zrobić ten. Tego brązu jest mniej, więc. Chcę także zrobić mniej. Tak. No dobra, słuchajcie, parbki jeszcze od groma. Myślę, że tą końcówę lufy też możemy zrobić całą. Robimy sobie miejsce, żeby było ładne. Ciach. Dobra, tu też, bo w momencie kiedy dodamy farbę we wszystkie ładne zakamarki, to kamuflaż będzie taki ostry, nie? Dobra.
Wiesz co, Michał, już wszystko naprawiłem i zrobiłem ci nitowane te, no, łączone są te gąski. Dobra. Momencik, niech to sobie tak. Spoko, spoko. Zaraz zobaczycie, jakie. Jeszcze cieńsza spróbujemy. Wiecie, to jest dysza 04, nie? To nie jest półtora. Nie? Więc jeżeli ktoś mówi, że duża dysza, no to oczywiście się tego i tego srego nie pomaluje, to... Wiesz co, czy drogie jest tako malowanie? No, można powiedzieć, że nie. No, i Jacek, a to jest dysza 04, nie? Więc... No już zaczyna zapychać go troszkę, bo już zaczyna mi się trochę bawić, nie? Tak, dobra. Słuchajcie, teraz tak, troszeczkę wody, bo chcę sobie go delikatnie oczyścić. Ja zawsze do przemywania aerografu używam dość dużego pędzla. Wiadomo, żeby nie jeździć po powierzchni zbiorniczka gołym metalem, nie? Pyk. Przeczyszczam tam sobie dokładnie. I niezbędne do czyszczenia, nie? Znaczy do wyprzykiwania tego, co nam jest niepotrzebne. Nie, już woda leci. No. Dobra, na razie sobie odstawimy nasz pojazd magiczny. Zmienię sobie tą kartkę. Bo ona jest już raczej nie do użytku. I będę chciał dodać troszeczkę rozjaśnień, nie? W tym momencie. Więc będziemy sobie używać teraz koloru, żeby wykonać troszeczkę jaśniejsze elementy, że tak powiem. Dobra. A jakie teraz, jakie modele teraz wykonujecie? Bo ja właśnie zakupiłem sobie MRAP-a. Wam jeszcze chcę coś pokazać, bo kilka nowych rzeczy mam. Nie byłbym sobą, gdybym czegoś oczywiście nie kupił sobie. A, no wiem, wiem, Bartuś, co tam u ciebie, kurczę.
O kurczę. Wiecie co? Ja teraz poluję na tego Sztuga, który miał te Winterketten, czyli te dodatki na gąski. Siemanko, Łukasz. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, ten jaśniejszy zielony. Wiesz co, Nikodem, no musisz bawić się tak, żeby siemanko, tak żeby to, wiesz, jeżeli masz koła, jeżeli masz jakieś gąski, to nigdy nie montuj ich przed sklejeniem, nie? No ja tutaj ten pojazd dostałem już sklejony, więc no, nie mogłem tego ominąć, ale gdybym miał to robić, to myślę, że jeżeli jest taka możliwość, to na przykład te koła wszystkie jezdne bym może to jakoś wyjął, nie? A no widzisz, no co zrobić, no. A ile już nadajemy? Z godzinka będzie już, nie? Ponad. Nie, no luz, no Michał, nie przejmuj się tym, co ty? Ale kurczę, szkoda, że w sumie tak naprawdę już będzie widział pojazd, bo chciałbym zobaczyć twoją reakcję, jak go dostaniesz. No, dobra, jaśniejszy trochę kolor i dodam troszeczkę żółtego, bo on jest bardzo taki jakby wypłowiały troszeczkę ten zielony, więc dodam mu troszeczkę więcej tak jakby saturacji, żeby był no, troszeczkę bardziej rzucający się w oczy, nie? Tutaj mniej go trzeba, bo będziemy nakładać tak jakby takie lekkie rozjaśnienie na same górne elementy pojazdu. O, a to dziwne. Dziwna ta farba. Trochę taka jakby glutowata. Mam nadzieję, że wszystko z nią jest ok. Nie? Jaśniutka, fajnie. Troszeczkę żółtej. Farby miga, wiesz co, czy dobre do pędzelka? Jeżeli chcesz figury malować, to na pewno nie. Michał, wyjdź z transmisji. O, troszeczkę taki bardziej jakby żółciutki się zrobił, myślę. Nie, no co ty, Michał? Zostań, oglądaj, co ty. Wiesz co? Ogólnie farby Amomiga nie są, nie mają za dobrego pigmentu, nie? Nie polecam. Do pędzla są naprawdę nieciekawe. Jeszcze troszeczkę rozcieńczymy. Próbowałem malować tymi farbami. Nie to, że tam, wiesz, po prostu tak wyssaną z palca mam wiedzę, ale próbowałem malować farbami. I pierwsze bardzo szybko mi zasychały, nawet na mokrej palecie. A drugie ciężko mi było w ogóle wyblendować jakikolwiek kolor. I to nawet robiłem, tymi farbami malowałem przy takim Niemcu, takim popiersiu Niemca. No i nie wychodziło, no. Naprawdę nie wychodziło. Według mnie najlepsze farby do pędzla i jeżeli do figurek to są Scaly 7.5. No wiadomo, cytadelki też są dobre, chociaż ja ich nie używam. No i powiedzmy później tak w segregacji niżej to jest Andrea, Vallejo i na tym bym się zatrzymał, nie? Słuchajcie, w najwyższe punkty nakładamy troszeczkę naszej farby. Tak, by po prostu rozjaśnić troszeczkę powierzchnię, nie? Też oczywiście nie na całość, ale no na najbardziej wystające elementy, które nas interesują, nie? Wiesz co, no i talerka. No nie wiem sam, co ci powiedzieć. Jak ci odpowiadają, to maluj. Nie przejmuj się tym.
No, ale miga, mówi, no bo mówisz, bo jest Amo Mig i jest Mig, nie? Farbów miga nie znam. Farb miga nie znam. Farbów. Kurwa. Przepraszam. O, kamerę robię. No, dokładnie. Rozumiecie, to jakby nakładam taki taką wypłowienie farby, nie? Że ona nie jest taka jednolita, czyściutka, ładna. Wiesz co? Rozjaśnienia wcześniej dawałem według planu. Teraz rozjaśniam tylko już kamuflaż, nie? Więc to i tak jest. Robię tylko troszeczkę, nie? Nie wiem szczerze, wiesz co? Tak jak słyszysz, to tak on się załącza. Nie wiem naprawdę, nie sprawdzam tego. Tamki, no tak, no wiadomo, no to wiesz, jedne z najlepszych farb, nie? Dobra, powiedzmy, troszeczkę rozjaśnienia, bo wiecie, model wtedy nie jest taki monotonny, nie? I tutaj tak samo, delikatnie na samą górę. Troszeczkę tylko. Dokładnie, no. O, tamka jest dobra, ja też mam tamki, wiecie. No bez tego się nie obejdzie, nie? Bo tamki są bardzo fajnymi farbami. No ale no mam tak, że nie mogę smrodzić zbytnio w domu, więc no. A tym mogę walić ile wlezie. Dobra, słuchajcie, teraz zabieramy się za brąz, ale zaraz go sobie pierw przygotujemy. No to czyścimy. A dzięki Rafcio, ale i tak wiesz, nie idzie tak jak wiesz, tak jakbym chciał, nie? Wiadomo, ale powiem ci, że z twoich poleceń odnośnie ciśnienia z Amomigiem,
Jest ogromna różnica. Dobrze tylko rozcieńczyć i nie ma problemu, no. O kurde, techniką gąbki. Ale że co, że gąbeczką tapujesz cały kamuflaż? Trochę jest roboty, nie? Z tym. Teraz panem szukamy brązu. Brązik Light Base Red Primer, nie. Shadow Rust, nie. Też nie. No jakiś brązik by się przydał. O, też nie. A no widzisz, no tak to jest. Co zrobić? Nikt nas nie rozumie. Siemanko, siemanko, ponownie witam. No myślę, że chyba dobry będzie, nie? Dobra, zerknijmy sobie na wzornik. Sztuka malowania. Myślę, że będzie ok. Troszeczkę dodamy. Troszeczkę dodamy jakiegoś ciemniejszego i zrobimy sobie ten teraz brązik, tak? Przestań, ja mam ten. U mnie kobieta postawiła na gablotce jakieś kwiatki, więc kurczę, też się wkurzam strasznie o to, bo no bo kurde, no kwiatki, jakiś kaktus, kurde, a tam dzieła sztuki, a tu kaktus albo jakiś inny tam, kurczę, dziad. Ja na szczęście mam jedną taką malutką gablotkę na cztery półeczki, ale tak. Mhm. Kuleczki mam stalowe w środku, tylko wiesz co, mam kuleczki z tego, z łożysk. Zakupiłem sobie w tym. Akurat kaktus jest spoko, no nie wiem. Ale te kuleczki mam z łożysk właśnie od roweru. Zakupiłem sobie w sklepie rowerowym i dałem radę. Masakra. Mieszanie tego to jest tak upierdliwe. No. A Amomix sprzedaje te kuleczki chyba tam w paczce jakieś po 30 zł czy 20 zł. To jest dopiero zdzierstwo, co? Zarabiać na wszystkim. Najlepiej. Dobra, zobaczymy jak tam, że tak powiem, stan igły, bo chciałbym, żeby ten brązik mi ładnie, delikatnie z tego szedł. Ciach. Przetrzemy sobie to wszystko przed ostatecznym kolorem. No kurczę. Ale powiem ci, że do Hataki byłem sceptycznie nastawiony. Do momentu, aż ich, że tak powiem, no nie kupiłem. Tam mam kilka, akurat nawet chyba niebieskie. No to pamiętajcie, że świetnie działają. Bardzo fajne farby. Bardzo się zdziwiłem, nie wiedziałem, że mogą być tak dobre.
Rafcio, a wiesz, co to jest za model? No, no co zrobić, no. Nie no, już na tyle wprawy mam, że to kurczę idzie jak po palcu. Nie no, no, hataki są chyba tanie, nie? Tanie są hataki, tak mi się zdaje. Gdzie to jest? Widział ktoś mój rozcieńczalnik? Kurde. Ja szukam rozcieńczalnika. O cholera. Wiesz co, nawet nie wiem co to za firma jest. Gdzie są moje okulary? Na szczęście jeszcze nie muszę, ale pewnie będzie tak. O, fajny kolor, no myślę, że będzie ok. Ej, to tak jak Bartek, to tak jak nazwa mojego kanału. Welder to jest spawacz. Tak. No masz tutaj przecież te wszystkie, wszystkie te rozcieńczalniki do akryli i tak dalej, to mają w sobie opóźniacz. O kurde. Wiesz co? Ja już mam tego bardzo mało, bo ja wszystko sprzedaję. Jak robię, to wiesz, to jest chwila, nie? Takowej kolekcji czołgów nie mam, wiesz? Nie, wiesz co? Rzadko coś zostawiam. O, sorry, wyjechałem poza ekran. Teraz może w gablotce mam. A może z jeden czołg?
Tak. Z miniartu też tam malowałem kilka rzeczy. Nawet figurki malowałem. No figury to nie powalają, są raczej. O! No i bardzo dobrze, Rafcio, bo ja z chęcią też zobaczę. Wiesz co, tak, MB, no tak, no już dużo lepsze ma figury, natomiast no nadal nie jest to samo, co wykona Alpine na przykład, nie? Dobra. Wieżyczka. Powiedzmy, można troszeczkę tam przejechać tą dyszę. Ale wiecie co, jak na sam początek? O, fajny ten Infinity. Nie narzekam, no. Ciekawy. Dobra. Tak sobie zostawimy i poprawimy coś tutaj, jeżeli jest coś, co musimy jeszcze poprawić. Myślę, że to jest ok. Wiesz co? To nie jest mój model, Olaf, nie? To jest model jednego z widzów.
Wiesz co? Mam nawet kilka figurek i mogę coś zrobić. A nie, ogólnie to tak. Staram się jakieś dodatki różne kupować. Moim zdaniem jest to świetna sprawa. Dodatki, bardzo fajna sprawa. No. Warto coś takiego sobie zawsze dokupić, bo no, niektórych rzeczy nie zrobimy. Niektórych rzeczy, przepraszam, nie ten. Producent nie przeskoczy. No dobra, myślę, że chyba nie ma co tutaj więcej rzeźbić w tym. No dobra, słuchajcie. Czyścimy aerograf i teraz będziemy to zdzierać wszystko. Zobaczymy, jak nam to wyszło, bo sam jestem ciekaw. Czy będzie chociaż podobne do tego, co zamierzaliśmy. Kilka takich drobnych detali zrobię, żeby to ciekawie wyglądało. No i dobra. Myślę, że nie ma co tutaj więcej czarować. Starczy tego chyba. Nie? No, dobra. Czyścimy tego dziada. Kurde, ile farby. Ktoś farby, coś? Ktoś chce? Ale co mówisz, że lupa 1,72? Zobacz, tu masz 1,72. Robiony tą samą metodą, nie? A zobacz teraz. To jest 1 do 144. Więc tak.
Tak to wygląda. Nie? Malutki, nie? Będę ogólnie, chłopaki, robił też konkurs na kanale. Zbytnio trudny nie będzie. Nie będzie jakichś tam super, jakichś trudnych pytań i tak dalej. Będzie trzeba tylko zalajkować komentarz czy tam post. Nie, wiesz co? Tu jest tylko taka wata pod spodem i tą watę możesz sobie czasem wymienić, nie? Będzie trzeba zalekować, udostępnić ten post, tam jakiś komentarz walnąć, no i tyle. I coś już fajnego dla was przygotuję, nie? Nie, no gotowy nie, ale... A chcecie gotowy model, to możemy pomyśleć. Tylko kwestia jest taka, że będę chciał to zrobić, żeby... Nie, no wiesz co, mówię, ja tego nie wymieniam, ale można wymienić, nie? No to dokładnie, gotowy to żadna wygrana. No, jakiś nowy model, no. Postaram się coś tam przygotować dla was fajnego. Oczywiście też jestem w porozumieniu z pewnym sklepem. Z pewnym sklepem i też może coś na grubszą skalę przyszykujemy, nie? Może jakiś konkursik taki, że każdy będzie coś robił, zrobimy sobie na jakiejś stronce to. No i będziemy wybierać najlepszy model zrobiony przez was i ten. Wiesz co, no na razie to jest taki plan, nie? Na razie jest plan, ale no taki bardzo realny, nie? Bardzo, bardzo realny. No, bardzo fajny też myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Na przykład też podobał mi się bardzo pomysł, jak sami zaproponowaliście, żebym oceniał jakieś tam wasze prace. No, nie czuję się jako tam osoba, która nie wiadomo co już wie i tak dalej, ale... Bardzo, bardzo mnie to ucieszyło, że to zaproponowaliście. Poczułem się taki doceniony. No dobra, słuchajcie, wyczyszczony, ja tak czyszczę aerograf, czyli pędzelek do środka, IPA, zjada wszystko centralnie, tą cały nadmiar farby. No i tyle, przepsikuję go porządnie, czyszczę igłę pędzelkiem i tyle. Grubsze czyszczenie robię, powiedzmy, raz na jakiś czas, nie? No, słuchajcie, jestem ciekawy, kurczę, tego kamuflażu, więc zdejmujemy tą gumę, co? Zdejmujemy tą plastelinę, bo jestem ciekaw, jak to wyszło. Dobra. Aż naprawdę jestem, kurde, jestem ciekaw, co to z tego będzie. Mam nadzieję, że nie spierdzieliło się to. Mam nadzieję, że będzie coś w miarę przyzwoitego. Słuchajcie, zawsze do obierania tego doradzałbym coś tam drewnianego, bo możemy sobie zaszkodzić jakimś tam metalowym przedmiotem, więc warto mieć coś, co nie zarysuje nam powierzchni. Więc jedziemy wykałaczką.
Widzicie, jak fajnie odchodzi? Patafix tak by nie odszedł, nie? Więc no, dlatego jest ta różnica. Ciekawe, jak tam kolega wspomniał z tą sprytną plastelinką. Zobaczcie, nie? Sprytną plastelinką, bo może faktycznie jest to dobry produkt i nie trzeba wydawać masy pieniędzy na firmę po prostu, tak? Bo Amoming, no wiadomo, do tanich nie należy. Oh yeah. Wiadomo, nie skupiajcie się jeszcze na tej wersji brązowo-zielonej, bo to wszystko będzie mieć jeszcze obramówkę, nie? No, no to Adam, no to widzisz, to bardzo fajnie, że podpowiedziałeś nam, nie? Bo, no bo po co kupować i przepłacać, jeżeli coś jest takie samo, nie? Ja akurat kupiłem, bo wiesz, mogę sobie na to pozwolić, to jest pierwsze, a drugie, jestem trochę leniem, nie? I to jest fajne, bo ugniatamy to z powrotem i mamy masę znowu do korzystania, nie? Ale jakże ona się rozlewa, że co, woda się z niej robi, bo wiesz, ona jest taka, że jak ją wrzucisz tutaj, to ona się sama tak rozpłynie, bo ona jest taka bardzo plastyczna, nie? Słuchajcie, co ja z tej podstawki sobie to zdejmę. Jezu, jak jestem z tego zadowolony, no, słuchajcie. Tak, bo ona się tak rozpływa, wiesz, bo jak wkładasz ją do pojemnika, to ona tak robi, nie? No takie ma za zadanie, nie? Się tak zachowywać. No, ale bardzo fajnie odchodzi, nie trzeba żadnej siły używać. No jest ogromna różnica pomiędzy właśnie patafiksem i tak dalej, nie? Ciach. O. Wykałaczki nie dają rady. Wiesz co? Tak naprawdę każdą farbą dasz radę pomalować, no tylko kwestia czy ci się chce, nie? No bo to już trzeba no, troszeczkę ogarniać te farby, bo wiesz, to są przystosowane farby, same Vallejo mówię, są farby typowo do pędzla, natomiast te Air, no to teoretycznie są do aerografu, nie? Więc no, jeżeli chcesz się bawić i chcesz spróbować, takie wiesz... Ryzyko, znaczy ryzyko, wyzwanie, no to maluj, kurczę. Każdą farbą pomalujesz, nie? Tylko zależy, jak do tego wszystkiego podejdziesz. Tak, to sprytna plastelinka za 8 dych, no. Tak, wiesz co, spód zostawię taki, ja go będę brudził całego, nie? Więc po co? A poza tym... Nawet jak pojazd robili, to no, spodu nie nakładali kamuflażu. Można na przykład poczytać dużo książek. Niemcy nawet jak malowali, to z góry kładli kamuflaż, a czasami z boku nie było już, nie? Bo kamuflaż nie miał być po to, żeby... No, znaczy też w sumie, ale bardziej to miał chronić przed nalotami, nie? No dobra. Myślę, że jest ok, nie? Troszeczkę jeszcze, wiadomo, zrobimy jeszcze te obramówki, bo są tu takie obramówki, nie wiem czy widzicie, szarym, ale to już będzie wszystko, myślę, że pędzlem. Dodatkowo tutaj obramówki zrobię tak samo, też pędzlem.
No. Jeszcze wieżyczkę dołączymy, żeby to już był komplet, nie? Wieżyczka. Tak, tak, dokładnie, tak. No ale to wiesz, to będę jeszcze, właśnie będę odgradzał to pędzelkiem, nie? Bo pomiędzy każdym kolorem, jakby przedstawionym na tym obrazku, jest linia wykonana jakąś szarą farbą, nie? No i tak to wygląda. Nie załapało. No, tutaj jeszcze każdy kolor będzie odkreślony szarą linią, nie? Taki kamuflaż. No, dokładnie. Zrobimy teraz przerwę, niech to sobie podeschnie. No i zrobimy teraz tą linię, nie? Tu już nie będę robił kamuflażu rozjaśnień, bo wiecie co, ostatnio dość dużo robiłem wcierania olejnych farb pędzlem, więc wychodzi to wtedy bardzo fajnie, nie? Nie, wiesz co, nie chce mi się nawet szary może odpalać. Wiesz, jakbym chciał, to w każdej chwili mogę dalej teraz kłaść, nie? Farbę, nie? Zaraz może to ogarniemy. Ale co, chcesz... co, że pędzlem i tak dalej? Szary pójdzie pędzlem. Tak, tak, dokładnie, no. Tak, wash'a też. To wszystko będzie ogólnie robione, tylko że wiesz co, ja nigdy nie używam wash'a albo filtru po całości, nie? Znaczy, że tak powiem, wyszedłem już z tego. Wolę, wiesz co, na spokojnie robić sobie pinwasha, bo tu jest bardzo fajnie, bardzo dużo nitów, bardzo dużo powierzchni prostych, więc ten, no to będzie świetnie wyglądać. Moim zdaniem ten pojazd będzie no, naprawdę srogi, nie? Chociaż jest, sorry, ale brzydki. Nie podoba mi się kształt po prostu. No to i te nity w ogóle... Postaram się zrobić fajne zabrudzenie, a w następnym odcinku zrobimy brudzenie gąsek, nie? Zrobimy brudzenie gąsek, bo mam od cholery produktów do brudzenia, no, do wetteringu, nie? Nawet pokażę wam takie produkty, nie wiem czy je znacie. Takie na przykład jak ten. To są błotka od Wildera. I one posiadają już teksturę. Widzicie? Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają, nie? W środku mają tak jakby, o, widzicie? Tak jakby piasek w środku. Więc świetnie imitują jakieś większe grudy błota. No to po prostu są świetne, nie? Ekstra, ekstra. Bardzo fajne. Polecam, jak możecie sobie zakupić to. I one są akrylowe, tak? Przepraszam, zaraz zobaczę. Chyba akrylowe są z tego, co... Albo i nie. Może emalia? Nie, chyba... Chyba akryl. Tak mi się zdaje. Więc są akrylowe. Wiesz co? Z tego co pamiętam, chyba około tam z 11 czy 12 zł. Ale dość duża pucha, zobaczcie, nie? To się w dłoni nie chce zmieścić, więc tu jest 50 ml samego tego błotka i naprawdę na dużo starcza. Jeszcze wam pokażę, jeżeli mam. O, tu mam jeszcze kolejne. Też błotko.
Musicie zobaczyć, bo Wilder ma dużo, dużo różnych takich tych, nie? Błotek mam od cholery, mam od AK mam też błotka, mam właśnie te Wildery, mam od Amomiga, przepraszam, od Amomiga, od AK mam, tak, Wet Mat, wszystkie, no, mam tego naprawdę dużo, mam nawet od Vallejo błotka, więc no jest czego wybierać i jest co testować. Ale najpierw na następny odcinek to zajmiemy się rdzą, bo jeden z kolegów poprosił o jakiś tutorial z rdzy, więc na pewno będziemy to robić w następnym odcinku. A wam pokażę jeszcze błotko. Szukam. No nie mogę, nie znajdę teraz. Tak, wiesz co, te błota posiadają w sobie taki jakby winyl, taką gumę i jak już zaschną, to jest już kaplica, nie? To już niczym tego nie ruszy, nawet nie zmyjesz tego już. Wiesz co, Jacek, ostatnio kupiłem ten aerograf za gotówę. No to położyłem go po prostu i nie skumała, że to jest nowy aerograf. To jest pierwsze, ale... niedawno kupiłem jeszcze to urządzonko do streamu, które będę się starał coraz bardziej usprawnić, żeby ten stream był naprawdę fajny, bo z tej kamerki, którą teraz widzicie, powiedzmy jest obraz ok, ale dla mnie jest to niewystarczające i chciałbym wam pokazywać na dwa ujęcia, że tak powiem, moją pracę i z dużo lepszej kamery, bo kamerę mam, to jest produkt, który wspiera podłączenie kamery i może z niej streamować. Dodatkowo, no myślę, że w tym tygodniu już zamówię sobie nowego kompa, więc i siódemka wjedzie na warsztaty. No, więc tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, troszeczkę podeschło, okno sobie otworzyłem, rozmawiam z wami, a tutaj podstawa nam podsycha, więc spoko, zostawimy to teraz tak i zabierzemy się za malowanie tych linii, tak? Więc do tego na pewno musi być dobry pędzelek. Ja bym obstawiał tutaj za Windsorem, tylko zaraz zobaczę, który dokładnie wybiorę. O, dobra, ten jest taki średniej grubości. To jest chyba 0 albo 1. Więc zabieramy się za odcięcie w ogóle wszystkich linii łączeń i kamuflażu, nie? Ale co AMD? Mówisz o... AMD, mówisz o 7? No ja chyba, wiesz co, będę brał Ryzena, nie? Więc... więc AMD-ka. Ale o czym mówisz, Artur? Bo nie wiem. Mówisz o tym, kompie? No, nie, no wiem, no ja też wiem, wiesz co? Ogólnie do streamu też mi polecili bardziej tego. No, dokładnie, no. Ryzena sobie kupię tą 7 i widziałem, że ten... już nie pamiętam, jaki tam był dokładnie, ale 8-rdzeniowy, 16-wątkowy, nie? No i grafikę taką, kurde, srogą wezmę za dwa coś. Tam widziałem tego RTX-a 70, 60, czy jakoś tak, nie? No. Zobaczymy. Wiecie, ważne, żeby troszeczkę było... to nie muszę mieć jakichś ogromnych wymagań, żebym mógł fajnego tego streama robić, nie? Ale no musi być coś lepszego, bo tu już powoli wymiękę. Jedną kamerkę obsłużę, ale dwie to już jest dla niego za dużo. Dobra, słuchajcie, mokra paleta.
No. Nie, no wiesz co, ja planuję za kompa tam około, no, piątka ponad piątkę, nie? I ciach. Dobra. Szary kolor. Warto zawsze w momencie, kiedy coś tam malujemy, tak samo zobaczcie, że na pojeździe dawałem troszeczkę jaśniejsze kolory. Dlaczego? Dlatego, bo zawsze dalsze efekty, takie jak wettering, jakieś zacieki, wash i tak dalej, czy wcieranie olei, będą nam przyciemniać jakby całą powierzchnię, nie? Wcześniej malowanego elementu. Więc warto nałożyć jaśniejszy kolor, bo wiadomo, że on później troszeczkę nam ściemnieje. Więc zawsze trzeba o tym pamiętać. Taka jakby, no, podstawowa zasada, nie? Żeby później pojazd nie wyszedł za ciemny i zgubimy cały efekt jasnego pojazdu i tak dalej, nie? Więc wybieramy teraz kolor szary, ale wybieramy kolor szary dość jasny. A jeżeli go nie mamy, no to go będziemy mieszać. Tu mamy coś w tym stylu. I dodam troszeczkę białego delikatnie, żeby troszeczkę go jeszcze rozjaśnić. Wiesz co? Nie. Pędzelki normalną wodą, nie? Normalną wodą, kranówka. No i tak naprawdę, no tyle. Słuchaj, to jest pędzelek, który ma, teraz już będzie miał z 3 lata albo i 4. To jest 4-letni pędzelek, kurczę. I słuchajcie, ja nie wiem, on jest ostry, nie? Jedyne co, to biorę tak. Za każdym razem, jak skończę malować, to wycieram pędzelek w taki sposób. Dotykam i wycieram go w drugą stronę, nie? Wiadomo, żeby, no, nie trzepę nim tak, nie po bokach. Tak samo jak w pojemniku go, tak samo jak myję go w wodzie. To też nie mieszam po dnie, wiadomo, nie? W powietrzu delikatnie, pyk. I w drugą stronę, i wycieram go, nie? Wiesz co? Szczerze, to nie zdarzyło mi się tak. Chyba że zostawiłbym pędzelek na jakiś dzień, to wtedy wiadomo, mi zaschnie, nie? Ale możesz wtedy uratować pędzelek w taki sposób. Aceton, ale to jest kosmetyczny aceton, nie? To jest taki, jak dziewczyny używają tam do paznokci i tak dalej. On nie jest taki bardzo agresywny jak normalny, nie? Albo używasz IPA, alkohol izopropylenowy. Zamoż go na troszkę, nie? Ja robię tak, że odkręcam sobie pojemnik, gdybym coś takiego zrobił. Odkręcam pojemnik i blokuję go jakimś w momencie, żeby on nie dotykał dna, nie? I on sobie leży w nim, bo to jest alkohol tylko. On nic nie zrobi z włosiem, nie? I no i później wymuję i jeżeli to jest farba akrylowa na bazie winylu, czyli takiej gumy, no to ona zejdzie nam po prostu jak kożuch z mleka, nie? A, no to widzisz, Jacek, no mówię ci, bardzo, bardzo się cieszę, że mnie słuchasz. Tak jak z Prokonem będzie zadowolony, tak samo z pędzelkami już sam widzisz, że jest ogromna różnica, nie? Można kupić w sklepie, który się nazywa Szał dla Plastyków. Bardzo fajny sklep, dobre ceny mają. I mają raczej zasób. No, 20 parę, 30 parę, różnie, nie?
Pudełko na czyszczenie pędzli, nie wiem co to jest. Ty, Hiszpan, to jest 99,9%. Wiesz co, jakbyś tu walnął kielana, to byś szedł od razu. Dobra, słuchajcie, rozcieńczamy tą białą. Jak się cieszę, że ta biała już mi się kończy. Bo wiecie jak to jest. Cebula taka, że szkoda wyrzucić. Warto wykorzystać, a po prostu mnie już denerwuje, bo to jest zbyt biały kolor. Staram się jak najbardziej ograniczać takie kolory typu typowo biały albo typowo czarny, nie? Słuchajcie, zawsze rozcieńczalnik i teraz tak, bo to jest ważne. Ja zawsze rozcieńczam sobie dedykowanymi rozcieńczalnikami, na przykład tak jak AK, czy tam Amomiga, czy Windsora mam rozcieńczalniki, z racji tego, że one troszeczkę inaczej się zachowują, nie? Więc nie doradzałbym wody przy pędzlu, doradzałbym... Woda jest do czyszczenia, nie? Pędzla. Doradzałbym bardziej tutaj rozcieńczalnik. Jak mogliście, jak pewnie zauważacie teraz, zawsze mówiłem, pędzelkami Inzora nie mieszałem, bo to są bardzo dobre pędzelki, włosie i tak dalej. Wiecie co, on już jest wysłużony i już tak naprawdę maluje nim takie jakieś dodatkowe rzeczy, nie? Więc no, standardowo pędzelkiem, którym normalnie maluję Inzora, już bym nie mieszałbym, tak? Bo szkoda po prostu włosia, ale jak chcecie, pomieszam syntetykiem. Żeby moje słowa nie były takie, wiecie, rzucane na wiatr. Szkoda po prostu pędzli, nie? Więc warto mieszać sobie jakimś tam zwykłym pędzlem, na którym nam zbytnio nie zależy. Dzisiaj ja nawet te syntetyczne jeszcze obmywam. Dobra, jedziemy. Konsystencja powinna być taka, no powiedzmy jakby mleko, nie? Bo możemy zawsze poprawić tą linię, ale wiadomo. Zaczniemy sobie od miejsca tutaj. Troszeczkę gęściejsza by się przydała. A jeżeli już mam jakąś minimalną ilość farby sobie wymieszać, to mieszam tak delikatnie, żeby tylko czubek pędzelka dotykał mieszanej farby, nie? Nie dociskam go do końca, tylko tak jakby lekko w powietrzu, nie? Wiesz co? Wersja miniatures, znaczy powiem wam różnicę. Ten jest w wersji miniatures. Wersja Miniatures ma krótsze włosie. Natomiast wersja też seria 7, te normalne, czyli Artist, mają po prostu dłuższe włosie. I to jest tylko jedyna różnica pomiędzy Miniatures a Artist. Mam obydwie wersje, no i malują tak samo, tylko że jedne łatwiej się prowadzą, bo mają dłuższe włosie, nie? Dłużej są mokre, że tak powiem. No i pierwsze kreski mamy. Ja
Już, czekaj. Czekaj, czekaj, zaraz to zbliżę, poczekaj. Wiecie, że najgorsze jest to, że jak trzeba zbliżyć takie coś, to muszę przestawiać to w OBS-ie. No ale dobra. Wiecie. Przesunę sobie. O! Łapie? Łapie chyba ostrożnie. Wiadomo, tą kreskę jeszcze będziemy poprawiać, nie? Bo ona jest zbytnio taka. Wolno ciągniemy tą kreskę sobie i to wychodzi później fajnie. Ale to wiesz, to słuchaj, jeżeli ci drżą ręce, no to troszeczkę będzie to trudniejsze. No ale wtedy bierzesz taśmę, albo tak samo tą plastelinkę i wyklejasz i malujesz aerografem kreseczkę cienką, no. Albo tak, więc wiesz. Sorry, że na razie nie odpowiadam, ale muszę kontrolować oddech. Będzie zapis. Chyba, że nie chcecie, bo mogę tam i to obojętne. Nie muszę zapisywać. (Śmiech)
Wiem, żartowałem. Spoko, spoko, trzymaj się, Jacek. No i tak cały model, nie? Kreseczki. Ale i tak szybko idzie, moim zdaniem. Myślałem, że będzie ciężej. Aż się sam zastanawiałem, jak ja to zrobię, te kreseczki. A wy co bardziej lubicie malować? Figurki, pojazdy? Kamo na to? O kurczę. Tu już kawał roboty przy tym jest. Czyli bardziej współczesne, nie? A, mówisz o samolotach. Wiesz co, ja pierwszy samolot sobie też kupiłem, więc będę go powiedzmy za jakiś czas tam robił też. Ale no, zobaczymy kiedy, ale no. Wiesz co, Xavery, no powiem ci szczerze. Już lepiej, jeżeli masz na przykład budżet tam około, powiedzmy, tam 100 paru złotych, to już lepiej dołożyć sobie chociażby do Adlera, nie? Wiesz, on też ci pomaluje, ale no może ci się denerwować po prostu czasem, nie? Na ten aerograf, bo tu nie chodzi o to, że one są ciężkie w opanowaniu czy coś w tym stylu. Ale będzie ci ciężko, bo one są nie za dokładnie wykonane, nie? Wiem, bo sam malowałem aerografem Adlera na samym początku, który kosztował chyba tam ze 100 zł. No i po jakimś tam czasie on już po prostu zdechł, nie? Więc jeżeli mógłbym ci doradzić, a na przykład masz jakąś tam gotówkę odłożoną, to dołóż sobie do dobrego aerografu.
Czasem nie warto po prostu psuć sobie nerwów i tak dalej, nie? A powiedz mi, ile możesz przeznaczyć na aerograf, jeżeli miałbyś go, przypuśćmy, zakupić, nie wiem, jutro, czy tam, kiedy będziesz chciał, nie? $250. Kurczę, wiesz co? No to ci powiem, że doradzałbym ci jakiegoś Adlera. Adler będzie kosztował około 100 paru złotych. Ale jeżeli już miałbyś kupić, to kup sobie tego takiego z regulacją ciśnienia, czyli coś w podobie Procona, nie? O. Żeby miał tą regulację ciśnienia, bo tym ustalasz sobie wtedy ciśnienie. Nie musisz kręcić na kompresorze tam, bo kompresory nigdy nie są tak dokładne jak regulacja jakaś tam, wiesz, zaraz na dyszy, nie? Wiesz, tu mam na przykład, zobacz, regulację tutaj ciśnienia, nie? Mogę mocno ustawić ciśnienie, że na przykład będę kładł sobie podkład, a mogę ciśnienie ustawić delikatnie i mogę sobie kreseczki krótkie robić, nie? Natomiast na drugim aerografie, nie, na drugim nie mam tego ciśnienia, ale dokupuję sobie taką dyszę, nie? Ona kosztuje około 10 zł i no i dajesz radę tak, nie? Ale jakbyś chciał, to taki aerograf kosztuje 400 zł już z przesyłką z Japonii. Świetny aerograf i każdy to powie. No mega, po prostu mega. Gdybym nie kupił tego drugiego aerografu, to w ogóle bym go nie zmieniał sobie. Wiesz co? To też zależy. Wiem, że DAVIX, nie wszystkie firmy używają tych samych komponentów do robienia, nie? Bo Adler, to jest firma z Polski. Znaczy, nie wiem, czy oni produkują w Polsce, pewnie nie, ale firma jest w Polsce normalnie. Oni się nazywają MAR, więc myślę, że jednak może nie jakby produkcja samego urządzenia nie jest w Polsce, ale są sprzedawane w Polsce. Firma jest w Łodzi, więc ja tam byłem nawet u nich, oddawałem mój kompresor, nie? Bo Adler to jest ich firma, a MAR. I mają serwis na miejscu i wszystko mają na miejscu. No. Ale co, już zakupiłeś go?
No, wiesz, ja to samo miałem z tym, z Adlerem, tylko po jakimś czasie, wiesz, też nie wiedziałem, jak dbać o taki aerograf, nie? To też jest może to. Drugie, też nie potrafiłem zbytnio nim malować, bo myślałem, że naleję sobie farby i on będzie malował sam. No więc, no nie wiem, co ci doradzić. Może to jest kwestia tego, żebyś też do wprawy jakiejś większej doszedł, nie? Bo powiem ci, że z rozcieńczaniem farb to jest wierzchołek góry lodowej. Wiesz co? No może i też, wiesz, ogólnie woda powinna być zimna, nie? Ogólnie woda powinna być zimna, ale jeżeli twardnieje, a jakie farby? Jakiej firmy? Wiesz co, Ksawery, ustaw sobie ciśnienie na około, powiedzmy jak na takim aerografie i na początek, to żeby ci to wszystko, powiedzmy, malowało, to ustaw sobie jakieś, nie wiem, czy tam masz PSI czy bary. Musiałbyś zobaczyć, bo tak to nie wiem, co ci powiedzieć. O kurde. Ogólnie tak. Odpuść sobie farby Revela, tak? Do pędzla, no to nie, no to jest zabójstwo, nie? Bo to są farby, no nie akrylowe, nie? To są farby, które jak już zaschną, to już masz po pędzlu, nie? W życiu bym Windsora nie dał do takiej farby, nie? Tamiya też nie są farbami do pędzla, nie? No, więc tak. Podstawa, taka podstaw to są farby Vallejo. To są farby do pędzla. Tak? One są akrylowe, wodno-rozcieńczalne i one są z dodatkiem winylu. Czyli nawet gdyby ci farba zaschnęła na pędzelku, wkładasz ją do wody i za chwilę ściągasz farbę jak taki kożuch z mleka, taka guma się zrobi, nie? Bo winyl, wiadomo, guma. Natomiast konkretne farby to są Skelly 75. Bardzo, bardzo, bardzo dobre farby do pędzla. Wszelka masa artystów poleca te farby. Więc jeżeli, przypuśćmy, malujesz sobie figury, nie? To najlepsze farby, jakie mogą być, moim zdaniem, na rynku, nie? Więc tak. Są jeszcze farby Andrei, też bardzo dobre. A do malowania ogólnie pojazdów to na przykład Amo, nie? One nie śmierdzą. Tylko jest w sumie taka zaleta ich.
No i że mają linię kolorów dużą, nie? Leci ci powietrze do zbiornika, to znaczy, że jest albo zapchany, no coś w tym stylu. Patrz, pokażę ci, o co chodzi. Patrz na to. Masz aerograf. Woda. Siemanko. O, siema, siema. Zobacz, psika normalnie, nie? Jest ok. Jak zatkasz dyszę, to się robi coś takiego. Nie? To jak takie coś się robi, to masz coś zatkane tutaj. A gadam, no, gadam głupoty jakieś. Siemanko. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to bym był bardzo wdzięczny. A co to jest? Discord? Nie wiem. Siemanko. Wiesz co? No to coś musi być nie tak. Coś tam musiało się zapchać, ewidentnie, nie? Inaczej aerograf by tak nie malował. Czyli coś jest zapchane z przodu i powietrze cofa się z powrotem do zbiornika. No, fajnie, nie? A, wiesz co, no nie, nie mam czegoś takiego, wiesz? Nie mam, nie korzystałem nawet. Możecie śmiało pisać do mnie na tym. Na Facebooku, na grupie. Zawsze odpisuję. To jeszcze raz, już patrzę. A, TeamSpeak, no kumam, no. Tak, to jest ten model, co ostatnio zmywałem, a wiesz, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że widz, który jest właścicielem, jest z nami na ten, na, no, na streamie, nie? Michał. I robię mu model. Bo nie wiem, czy chłopaki kojarzycie, poprosił mnie o tam pomoc, że miałem po prostu na tym, co on już wykonał, położyć sam kamuflaż, ale postanowiłem, że pomogę mu bardziej i zmyłem to wszystko, co zrobił.
No to tylko Amigi, nie? Jeżeli mają nie śmierdzieć, a mają być fajne, to... To takie. Nie, wiesz co, patrz. Szare. Tu jest kilka typów jakby tego pojazdu. Nie, tu też były szare, nie? No, szare, szare. Wiem, że chyba pierwszowojenne chyba miały czarne, ale mogę się mylić, nie wiem, nie znam się też. Okej, trzymaj się na razie. Spoko, spoko, trzymaj się, cześć. Jak będziesz miał czas, to podeślij te zdjęcia tego pojazdu przed tym. Przed oddaniem go mi, okej? Dobra, spoko, okej. Ważne, żeby były. Tak, możesz, tak, możesz bez problemu, tak. Bez problemu. Ja wiesz co, ja rozcieńczam. Raz thinnerem, o dwa echo rozcieńczam. Raz rozcieńczam rozcieńczalnikiem od AK. Wszystko łykają elegancko, byleby był do akrylo. Ale flow improver, no bardzo fajna sprawa. Dobrze, że mówisz o nim, bo flow improvera używam do malowania, rozcieńczania farb do figur. Więc no, bardzo dobra metoda jest. Nigdy wodą. Nie mam, wiesz co? To nie jest mój czołg, nie ogólnie. Ale no też mi się nie podoba, no ale maluję. Ale słuchajcie, ale z drugiej strony świetne doświadczenie, powiem wam. Pierwszy raz takie coś robię. Wiecie co, jeżeli tam mogę wam dać jakąś radę, jak będziecie malować coś w tym stylu na przyszłość, to warto robić szybko, szybko pociągnięcie, nie? Długo nie zastanawiać się nad pociągnięciem, tylko jechać. Wtedy one fajnie wychodzą, prościutko te kreski i szczerze, w niektórych miejscach, jakby tutaj się przyjrzeć, to nie powiedziałbym, że one są namalowane pędzlem. Naprawdę fajnie niektóre wyszły.
Wiadomo, on będzie jeszcze brudzony, więc. Więc to troszeczkę na pewno zakryje to. Gąski i tak dalej jeszcze dojdą. Ale naprawdę bardzo fajnie wychodzi, jak śmiało robimy długie pociągnięcia tymi kreskami, nie? A no widzisz, no co zrobić, no. Ale wiesz, no są rzeczy ważne i ważniejsze. I tylko zabawą człowiek żyje. Wiesz co? No, możemy zrobić. No, co tam będziesz chciał, to pomyślimy. Tylko myślę, że ten dym to będzie psuł efekt, nie? Będziemy w kontakcie, tylko tam się odzywaj na tym telefonie, bo pisałem do ciebie, ale. Ale była cisza. A no widzisz. Pomogli ci, tak? Nie no, spoko, spoko. Około 9 zł kosztuje. No. Hataka też są dobre.
U nie. Ale no nie do pędzelka, nie? A to dziękuję, to się cieszę, że pomaga. Wiecie, też nie chcę wychodzić na jakiegoś gościa, który tam udaje, że niby wszystko potrafi i tak dalej, ale sam doszedłem do wielu wniosków próbą prób i błędów, nie? Bardzo dużo pieniędzy wydanych na rzeczy, które były mi na przykład kompletnie zbędne, a je kupiłem. I dlatego fajnie, jak mogę coś tam wam poradzić, nie? Dobra, słuchajcie. O Jezus. Masakra. Tak to na obecną chwilę wygląda. Jo. Taki. A, jeszcze tył, kurde. Jeszcze tu jest krecha jedna. Już myślałem, że mam to za sobą. Kurde, jeszcze tutaj. O nie. Siemanko. Jak macie taką możliwość, to dajcie mi tam lajka czy tam suba, bo kolejne filmiki będę wrzucał i nie zawsze mogę poinformować o nich, więc jak tam możecie, to ten jakiś dzwoneczek można też kliknąć. To będziecie na bieżąco z tym, co będę wrzucał. No i tyle, nie? No, więc tak to wyszło. Wiadomo, będziemy to wszystko jeszcze brudzić, będziemy dodawać. Dziękuję Paweł. Będziemy dodawać jeszcze wash, nie? Więc wash naprawdę, kurczę, wyciągnie z tego modelu
bardzo dużo efektu, bo jak wiecie, pojazd ma bardzo dużo nitów, bardzo dużo linii podziału blach, więc będzie naprawdę mega sprawa tu się działa, bo jak wszystko powpływa w te zagłębienia, kurczę, nabierze takiej definicji czy takiej 3D ten model. Później będę robił brudzenie, ale to jeszcze skontaktuję się z właścicielem tego modelu, żeby mi podpowiedział, jak on widzi ten model, tak? Żebym po prostu wiedział, żeby sprostać jak najbardziej jego wymaganiom. Gąski, jak już sobie. Wiesz co, jakie łosze polecam? Polecam łosze Amomiga. Znaczy, AK też będą dobre, więc czy takie, czy takie. Łosze podstawowe od Amomiga, akurat to jest jakiś ciemny brąz. Chyba najbardziej właśnie tego koloru używam, bo to jest bardzo ciemny brąz. Jest jeszcze wash taki typowy jakby do Afryki, coś takiego. Natomiast troszeczkę on jest taki wpadający w zielony. Ja zawsze używam przeważnie tego brązu, nie? No, więc zawsze brązu używam. Czasem używam do jakichś bardzo, bardzo ciemnych zagłębień. Używam jeszcze czarnego, typowego czarnego, ale to naprawdę musi być już taki cień, żeby tam po prostu nic nie było widać, nie? Ale także używam go do wykonania jakichś zacieków ze smaru i oleju, jako taki dodatek, bo standardowo do zacieków smaru, oleju i tak dalej, wiadomo, są płyny, nie? Do tego, do oleju i benzyny. Wiesz co? Nie zmywam, znaczy zmywam nadmiar, zmywam albo dedykowanym Amomiga, albo po prostu White Spiritem ze sklepu artystycznego. Natomiast też używam Eco 1 i to jest płyn, który możesz kupić w każdym jakimś tam markecie budowlanym, nie? Ej, zobaczcie, bo ja już to powtarzałem, ale to jest model w ogóle Tamiya. I zobaczcie, ma gąski ruchome plastikowe. Nie sklejałem jeszcze takiego. Nie, to nie jest spirytus. White Spirit to jest, no, w sklepach dla artystów. To jest rozcieńczalnik do olejnych farb lub emali i tak dalej, nie? No, fajny, nie? No, kurczę. No właśnie, nie wiem, Michał, możesz mi tam doradzić, bo wiesz, zastanawiałem się nad takim brudzeniem suchej takiej ziemi wyschniętej, tak jakby wcześniej jechał po jakimś błocie i tak dalej, a później dopiero to troszeczkę podeschło i tak dalej, co? A na górze, we wszystkich zakamarkach, to troszeczkę bym dał kurzu, takiego delikatnego kurzu, troszeczkę z aerografu, troszeczkę wetrę oleje, żeby zrobić takie wypłowienie farby. Wydech będzie cały w rdzy, więc no, teraz jest akurat zielony, tak, bo już jechałem po całości, ale i tak będzie cały w rdzy, troszeczkę farby będzie odskrobanej. Tutaj będą narzędzia, jakieś łańcuchy jeszcze będą powieszone. No, będzie troszeczkę jeszcze pracy przed nami. Tutaj zrobię dość dużo zacieków pionowych, też z tego, z jakiegoś kurzu, nie? Pewnie będę wcierał coś w tym stylu, o, nie? North Africa Dust, nie? I będziemy robić zacieki. Tutaj będą fajnie wyglądać striksy takie, nie? Góra, dół. Też, wiesz, tylko że, no wiesz, tak naprawdę Citadel robi teoretycznie przeważnie wszystko do figur, nie? Do takich Warhammerów i tak dalej, nie? O, tutaj masz te wszystkie łosze, striksy i tak dalej. To masz, no, typowo takie do pancerki, nie? Więc. No i tam to pewnie jest chyba akrylowe, nie? A, tak, Michał, ja tam wszystko tam kojarzę, nie? Mniej więcej, ale też, wiesz, chcę zrobić to tak z głową, żeby to fajnie wyglądało. Na pewno
pomiędzy tutaj te gąski będę upychał troszeczkę błota, nie? Troszeczkę błota i będę później wycierał tym grafitowym jakimś tam ołóweczkiem, nie? Czy jakimś pigmentem, zobaczymy jeszcze, nie? Zobaczymy, co tam będziemy mogli z tego jeszcze tam wycisnąć, nie? Spoko. Zobaczysz, będzie fajny model. Zobaczysz, bardzo, bardzo dużo da ten wash, nie? Wash naprawdę... O, ty Rafał, ty ciągle siedziałeś tutaj, ja myślałem, że ty już poszedłeś. Co będziesz słuchał tego, co sam wiesz. Tak, znam, no, znam. O, widzisz? Wiesz co, powiem ci, Paweł, tak. Byłem sam na tych warsztatach, też tam kilka, parę ładnych złotych tam zostawiłem. Ale tak naprawdę to byłem tylko tam po to, żeby, nie wiem, jakby to nazwać, nie to, że tam wesprzeć, że tak powiem, właściciela tych warsztatów, Sergiusza, czy tam ten, no tak po prostu byłem, bo byłem, no. I tyle, nie? Ale tam, wiesz... O, no. Ja Rafcio na pewno będę. Będę jutro na pewno. Wiesz co? Jeżeli chodzi o malarzy, na przykład figurkowych, to polecałbym ci z YouTube'a. Bardzo fajnie maluje... jak on się nazywa? Czekaj. Muszę się skupić. Odnośnie na pewno modeli, to bym ci polecał Wildera. To jest gość od tej firmy. Wilder. Bardzo fajne modele robi, bardzo, bardzo dokładnie i tak dalej. Bardzo fajne modele też robi na przykład ten gościu z Night Shift. Też fajne modele robi, to jest świeży, że tak powiem, youtuber. No, a odnośnie właśnie figur, no to jest bardzo dużo osób, wiesz. Krzysztof Kobalczyk, bardzo ładne figury maluje, tylko bardziej fantazy. Bardzo fajne figury maluje też... gościu taki z Ameryki, nie pamiętam, jak on się nazywa. Kurczę, no musisz poszukać, popisuj sobie. Figure painting i wiesz. Ale co jest jezdny, że na tych gąskach czy może jeździć? Wiesz co, no Tomek z Aktomu, powiem tak. Fajne filmy ma, bo ma dobrej jakości, dobry ma sprzęt do kręcenia i tak dalej. Ale czy... czy merytorycznie, tak wiesz, chodzi mi o takie zaawansowanie w budowie modeli, no to nie wiem, bo widziałem jego pracę na konkursach, no to, no nie są jakieś złe, tak, wiadomo, no widać, że gościu coś tam potrafi, ale nie są jakieś porywające, nie, szału nie ma. On, wiesz, on ma dość duży zasób pieniędzy, bo wiadomo, sklep ma i tak dalej, więc studio do filmowania mógł sobie wyposażyć w dobry sprzęt, nie? I gdybym ja miał dobry sprzęt, miał osobę, która mi to wszystko obrobi i tak dalej, to bym dużo lepszą mógł wam przekazać wiedzę. Na przykład pierwszy głupi przykład, że z tej kamery, której nagrywam, to jest zwykła kamera internetowa,
Natomiast mam kamerkę normalną 4K i tak dalej, z dobrym zbliżeniem, więc gdybym na przykład na przyszłość robił jakieś figury, to byście widzieli dokładnie, jak maluję na przykład oczy. No ale nie mogę z tej kamery tego zrobić i tyle, nie? No. Więc troszeczkę mnie akurat blokuje bardziej techniczna sprawa. No, plasma bardzo fajny, tak? Bardzo fajne rzeczy robi. No, tylko że wiesz, figury i dioramy, modele i dioramy robią naprawdę fajne. Natomiast odnośnie figur, no to no Actom czy tam plasmo, no to jest słabo, nie? Co by się nie chwaliłbym. Więc wiecie, no tak to jest, nie? Jak ktoś maluje dobrze figury, to nie zawsze robi dobrze modele. I na odwrót, nie? Mi też na przykład bardziej wychodzą figury niż pojazdy, nie? Tak. No właśnie, widzisz, chodzi właśnie cały czas o tą estetykę, nie? Tego całego wykonania tego filmu, nie? Czekajcie, wam pokażę. O. O. To jest skala 1 do 144. Ale mówisz o tym R1C, ten B1? To jest B1, nie? Mówisz o tej B1C? No to nie, jeżeli, ale pytasz się o ruchomą, czyli że co, że czy te szara plastelina? Mówisz o tym? To jest Patafix, nie? Patafix, no. Tak, to jest Patafix, ale ja teraz używałem sobie tego, nie? Bardzo fajne, bardzo fajna no, masa. Bo różnica jest pomiędzy Patafixem a tamtą masą, że tamta masa będzie się odklejać od powierzchni nawet jednym paluszkiem. A tutaj czasem zostaje i musi później jeszcze tapować, nie? Żeby tą gumkę jeszcze zabrać stamtąd, nie? Więc tak. No, tu macie na przykład tą samą metodą właśnie zrobiony ten jacht, nie? No. No to tu macie, to jest skala 1 do 100, a tu macie właśnie 1 do 144, nie? Tego sztuga. Tak, ja wiem. Tak, Patafix ciężko się odrywa, ale też nigdy mi nie zerwał farby. Bardzo fajny jest. Ale mówisz o tym francuskim, o tym R1, nie? No, takie malutkie, słodkie, no. Zobaczcie, jakie to jest ten, w porównaniu, nie? No. Różnica jest ogromna. Ale wiecie co, to jest mój pierwszy model, który pomalowałem w takich skalach, nie? Zacząłem tak, bo zawsze robiłem 1,35 i mówię, dobra, któregoś razu zrobiłem sobie 1,48 dioramkę, zrobiłem. Za chwilę kupiłem sobie tego, to jest Zvezda, to jest model za 10 zł. I z tego zszedłem na 144, no już niżej nie zejdę, bo chyba nie ma co.
No, dokładnie, nie no, ten też ten ze Zvezdy to też jest, kurczę, wiecie co? Tylko po zewnętrznej stronie była jakaś faktura gąsek, a wewnątrz jest gładka, więc wszystko musiałem dodawać z błota sam, więc błota tu trochę zużyłem, nie? Adam, a jakie kanały na YouTubie? No, dokładnie Snake mówisz, no. Kurczę, detale tu są naprawdę kiepskie, nie? Tak, no, bo to są takie... Tak, no właśnie też słyszałem, nie? No, dokładnie, piątki ma takie do gry, no. Aha, no dobra. Okay. Aha, dobra, okej, okay, bo nie widzę komentarzy, sorry. No. No i tyle. Słuchajcie, kurczę, nie będę przedłużał. Naprawdę fajnie się rozmawia. Dzięki, że byliście ze mną. Ile tam? 2-3 godziny już mamy. Dzięki, że poświęciliście mi czas i że komentujecie tak obszernie, bo bardzo mi się to podoba, cieszę się bardzo. Jeżeli możecie, a jeszcze tego nie zrobiliście, to zalajkujcie, dajcie mi suba. Te cyferki bardzo mnie też cieszą. Jeżeli chcecie, żebym coś wykonał, coś konkretnego, na przykład tak jak przed chwilką, jakiś czas temu, chyba wczoraj dodałem filmik o tym drewnie i tak dalej, imitacji drewna, to napiszcie mi w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Większa ilość, że tak powiem, takich samych próśb o podobną rzecz albo taką samą na pewno zmobilizuje mnie do wykonania takiego filmu. Teraz na tablicy mam metodę bez aerografu nakładania rdzy, tak? Czyli efekty rdzy bez aerografu. Będziemy to robić na następnym albo streamie, albo postaram się film nagrać. No i tyle, no. Myślę, że na następnym streamie wracamy, kurczę, do tego grubasa dziwolonga. I tyle, i będziemy go męczyć dalej, nie? Myślę, że może gąski zrobimy, albo zaczniemy bawić się już łoszami, nie? Więc jeszcze raz, dziękuję serdecznie, że byliście, że wytrzymaliście tyle czasu. I do zobaczenia następnym razem, na następnym live'ie. Dzięki, dobranoc i do usłyszenia. Hej!